Halo? No ja nie wiem, no jak się czujesz na siłach? No, a co, no będziesz tam siedzieć czy trenować? Dużo ci tam porobiła w ogóle? No, to sama już musisz wiedzieć. No dobra. No pa.
Aha, ci zrobiłem. Co, tylko ten biały poprawiła i koniec? Tylko. No to w sumie wiesz, nie wiem, czy tam było coś więcej do poprawy. I co? I 5 dyksa chyba? Za ile? 15 minut roboty? Tak. A, czy to tak ma być, czy nie? Nie wiem, szanić to. Ważne, że mam. I tyle. Tu leci? Tu leci, nie? Tu leci, tak. Nie wiem, czy nie będę chyba cudował z tymi słuchawkami w ogóle. Nie wiem, nie umiem tak na szybko to podłączyć teraz. Z czym z tym? No nie wiem, niby działa poprawnie, niby ten jest ok. A nie słychać? No. Muzyka też jakbym miał podłączone, to by leciała na słuchawkach, nie? Jakbym połączył z kompem. Raczej tak. Odłączyły się już? Czy tylko zdjęły? Z uszu wyciągnąłem. A one są wyłączone, chyba nie? No. Czy się świecą? Ładowane były? No, to mam trochę kablę, trochę. Zobaczymy, czy to się... Poczekaj chwilę. Ja się podłączę jeszcze raz. Co mam podłączyć? Słuchawki spróbuj. A że nie wiesz, gdzie tutaj, czy... Jest to jakoś nawigacja, czy nie? Tu nie masz opcji bluta z tego? Właśnie nie wiem. Powinno być. A tutaj, kochanie, jak rozwiniesz? Tu nie mam. W ogóle? Przepraszam, przez... Powinno być, gdzie to się rozwija. Powinno być tutaj. Tu nie mam, tu jakiś tam przez... Ale sterowałem, nie było. Znajdziesz bluta? Tu myślę, nie chyba należy urządzić.
Jest to? Czy nie? Może ci znajdę szybciutko, jak to podłączyć chwilkę, może. Proszę spróbować. Nie ma co na wariata, najwyżej ty sobie podłączysz słuchawki i będziesz sobie tam słuchać czymś. Ja jadę na ten. Jedziesz jednak? Ja jadę. Tobie nie będę przeszkadzać, a wiesz, miał swobodę, a ja zobaczę. No mi to tam, wiesz, no jak będę sam, no to mi nie robi różnicy, nie muszę mieć słuchawki. Na mnie chciałeś? Ja no, i tak bym słuchawki weszła, nie słyszałabym, o czym tam sobie gadasz. Jedziesz, to nie będę nic z tym. No dobrze. Jedziesz dla siebie czy dla mnie? I dla siebie, i dla ciebie. Tak, to będę już trochać. Mhm. Ja spróbuję, no. Tylko chyba coś zjem, wiesz? Tak. Tylko coś zjem.
Na zdrowko. Marujesz ze mną? No. Prawda. Odłączy? No bój. Mogę spróbować. Już wyjść jak coś? Nie musisz. Pytam, bo tam mam być dopiero na wpół, no jadę 10 minut. Mogę posiedzieć tam w szatni, nie mam problemu, tylko się pytam. Nie no, ja tutaj wiesz, no zacznę sobie gadać. Ja spędzę czas z dziewczynami. Poruszą się też trochę, nie? Pewnie. Się tylko tam nie boli nic. Już co, troszkę, ale Renia też mówiła w sumie, że ona po tym COVID-zie jest tak gdzieś tam wykończona, że zajęć na pewno też nie będą jakieś tam silne, więc się nie spodziewały, bo ja też pytałam, czy mam przyjechać po tak kraju. Bo wcześniej była przeszła na inne godziny, chciałam, żeby wyjechać. I teraz nie spodziewałam się, że tak szybko zrobię i tak w trakcie. Mówię, kurde, no dobra by to wyszło i mi i tobie. No.
Dobry. Cześć Kuba. Widzisz mnie? Bo ja ciebie nie widzę. Ja widzę pana. A masz kamerkę włączoną u siebie? Jeszcze nie, muszę za chwilę włączyć. Dobra, spoko. To pomału tam się ogarniaj. Jak będziesz gotowy, to odpal sobie kamerę, bo ja też pierwszy raz ogólnie. Byłeś na tym pierwszym live'ie, Tomka? Byłeś, nie? Pewnie. Byłem. Jak tam, technicznie wszystko tam ok? Tak. Ja dopiero się uczę tego programu. Mam nadzieję, że tutaj jakoś tam damy radę. Ale to zawsze lepiej pogadać sobie, nie? Na żywo, a nie tam. Dokładnie. Nie wiem, czy wy śpicie, nie śpicie. Nie wszyscy komentują. A tak to zawsze lepiej się widzieć. Co tam, jak forma? Dobrze, sezon udany. Po sezonie już, końcowa? Tak. Awansowaliśmy do Centralnej Ligi Juniorów. Z Zielonej Góry, tak jesteś? Tak. Nie, trenuję w Zielonej Górze, a jestem z Grodziska Wielkopolskiego. Mhm. No to widziałem tam ten wasz sukces. Gdzieś tam mi tak. Się obiło o uszy. Mówi, że mnie normalnie widać, tak? Tak. Prezentację też widać. Widać prezentację. Zaraz ustawimy na duży ten, na duży ekran. Jak wszyscy dołączą. Mam nadzieję, że parę osób dzisiaj będzie. Bo temat, myślę, ciekawy dosyć. Wszystko sobie będziemy analizować. Jak trenują najlepsi, ile trenują najlepsi. I tak dalej, i tak dalej. Może co niektórym się zmieni trochę myślenie, bo jak ktoś na przykład mi mówi, że trenuje 3 razy w tygodniu i chce osiągnąć sukces, no to trochę to się mija z celem. No ale za chwilę będziemy sobie gadać na spokoju. Jak wszyscy dołączą. Chyba, że masz jakieś pytania na starcie, może chciałbyś o czymś pogadać, dopóki mamy chwilkę, dopóki nie ma ludzi, to śmiało. Nie, na razie nie mam żadnych. Okej. Okay. Cześć Tomek. Dzień dobry. Cześć. Kamerkę odpalisz zaraz też? O, widzę, co się łączy. Nie wiem, czemu ja was nie widzę. Ja już mam kamerkę włączoną. A jest, widzę. Dobra, super. Mnie widzisz? Dobrze, Tomek? Tak. To jak ja mam to zrobić, żeby was wszystkich naraz widzieć? Dzień dobry. Cześć. Cześć, Gracjan. Pomału nam się ludzie schodzą. 5 minutek damy sobie organizacyjne. Chyba, że macie pytania, to strzelajcie od samego początku. Mamy trochę luzu, to sobie pogadamy. Zanim przejdziemy do tematu głównego. O, jest. Dobra, udało mi się. Uczę się dopiero tego programu, więc tutaj dajcie mi trochę forów. Jest Kuba, jest Tomek, jest Gracjan. Super, fajny. Macie jakieś pytania, zanim wystartujemy? Ja jak coś dzisiaj mogę tak trochę mniej się odzywać, bo miałem taki ciężki dzień w klubie, testy, jeszcze potem trening indywidualny, więc ja dzisiaj mogę tak trochę mniej. Spoko. Nikt tu nikogo do niczego nie zmusza. Ważne, żebyś słuchał. Jeśli nie chcesz się udzielać, nikt gdzieś tam nie każe, to traktujcie te wszystkie live'y na dużym luzie. Fajnie tutaj, bądźcie otwarci, chłoncie to, co gdzieś tam staramy się przekazać, ale też na luzie, żeby to nie było tak, że tu jakiś jest jakiś dystans, jakiś, że my tu wielcy nie wiadomo jacy, eksperci i tak dalej, i tak dalej. Traktujcie to tak jak, bo w sumie tak jest, my jesteśmy starszymi kolegami z boiska, o tak, i tak postarajcie się to traktować. Nie czujcie jakiejś tam, nie wiem, wstydu, presji i tak dalej, że może macie jakieś pytania, może chcecie o czymś pogadać, zapytać, śmiało walcie na grupie czy podczas live'ów, to jest dla was, po to gdzieś tam te pieniądze zapłaciliście, żebyście jak najwięcej z tego wyciągnęli. I mówię, no nie wstydźcie się, jedziemy tutaj ostro z tematem i tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania w trakcie prezentacji, jak ja już będę leciał z tym tematem, też śmiało, normalnie możecie w każdej chwili gdzieś tam się
odzywać. Wiadomo, żeby tam dzisiaj jakiegoś chaosu nie było, że wszyscy naraz, ale to sobie dopracujemy, myślę, na spokoju, na luzie. Pierwszy raz ja też tutaj właśnie korzystam z tej aplikacji i fajnie. Bo na szczęście na lekcjach pracowaliśmy z tym, więc coś tam zapoznani jesteśmy. Ja wiem, że ty tu zaraz mi wózek pociągniesz. Zależy kto ile był na lekcjach. No chyba słuszna uwaga. Kto był na lekcjach, a kto trenował dodatkowo, zamiast gdzieś tam siedzieć i słuchać pań nauczycielek. Nie namawiam, żeby nie było, nie namawiam do jakichś tam ucieczek z lekcji, jakby co, to na mnie nie zwalajcie. Chociaż zaraz... Czemu nie jest tak, że jak tylko na przykład był jeden taki kolega ze starszego rocznika, który miał więcej nieobecności, też był w takim jakby projekcie dla lepszych zawodników jakby w mojej akademii, od razu poszedł cynk do trenerów i go tak jakby lekko zagrozili, powiedzieli, że jak będzie jeszcze, jak nie będzie go po prostu na lekcjach, no to będzie jakby no z tego projektu zawieszony jakby, no i teraz już chodzi na lekcje, więc u mnie no niestety nie ma tak, że mogę iść potrenować. Nie no, wiadomo, wszystko można pogodzić, jak się chce, to można wszystko pogodzić. No, za chwilkę, dobra, 5 minut minęło, myślę, że kto będzie chciał dołączyć, to dołączy, my możemy pomalutku startować, ja ustawię większą prezentację, większe slajdy sobie na cały ekran, żeby to, o, widać na całym lepiej? Czy bez zmian? Widać, wszystko widać. Dobra, kilka kwestii organizacyjnych. To pewnie wiecie, bo wszyscy byliście na pierwszej edycji? Czy nie wszyscy? Ja nie byłem. Ja byłem. Tomek nie był, nie? No to dobra, pomalutku, tak bardzo, bardzo krótko i na temat, tak? Czym jest Future Play Project? Tak jak gdzieś tam się wam pewnie już obiło uszy, nie raz i nie dwa, jest to bardzo kompleksowa, bardzo taka holistyczne podejście do rozwoju, do rozwoju waszego potencjału, bo i taktyka, i technika, i dla bramkarzy mamy coś, mamy kilku bramkarzy, trening mentalny, czyli moja działka, wszystko co związane z głową, wszystko co związane z aspektami mentalnymi, ja będę starał się w jak najbardziej przystępny sposób wam przekazać. I mówię, jeśli macie propozycje na przyszłe live'y moje, bo ja tam rzuciłem kilka propozycji, od was zależy. Widziałem, była ankieta, dlatego dzisiaj poruszamy taki, a nie inny temat. Jeśli będziecie chcieli konkretne rzeczy poruszać, ja się do was dostosuję, ja zrobię tak, żebyście byli zadowoleni, o tak, że ja mam jakieś tam swoje rzeczy przygotowane, jeśli wam nie do końca będzie odpowiadało, będziemy to zmieniać, będziemy to modyfikować, tak żebyście jak najwięcej na tym skorzystali. Oprócz tego odżywianie, regeneracja, nawodnienie, czyli działka Rafała Figiela, mega ekspert w tej dziedzinie, trochę tam ostatnio z czasem u niego słabiej, ale mam nadzieję, że się pojawi, mam nadzieję, że też swoje 3 grosze gdzieś tam dołoży do tej edycji, bardzo byśmy tego wszyscy chcieli. I króciutko na temat jeszcze harmonogramu tego typowo dzisiaj tego webinaru, tak? Około 1,5 godzinki myślę, będziecie chcieli, zostaniemy dłużej, nie? To skończymy myślę w 90 minut. Będą pytania, to zostaniemy na pytania i odpowiedzi. Nie będzie pytań, no to zakończymy gdzieś tam równo, powiedzmy, z czasem. Też nie jestem zwolennikiem jakichś tam sztywnych ram. Jeśli wyrobimy się szybciej, zostanie czas na luźną pogadankę. Jeśli braknie nam czasu, no to będziemy wtedy modyfikować, będziemy kombinować tak, żeby było jak najlepiej. Macie coś do pisania, to bardzo fajnie by było, żebyście korzystali. Jeśli wam coś wpadnie, taka jakaś tam, nie wiem, myśl za 100 punktów, czy rada za milion przysłowiowy, zapisujcie się sobie, bo czy w książkach, czy po szkoleniach zawsze ta wiedza ucieka. Siłą rzeczy ona jest w głowie przez jakiś czas, później ona stopniowo, bardzo często się zdarza, że ona ucieka, więc te złote myśli, złote jakieś tam rzeczy, które najbardziej wam zapadną w pamięć, najbardziej was tkną podczas tego live'a dzisiejszego, w ogóle podczas wszystkiego, podczas czytania książek, podczas webinarów, live'ów, szkoleń i tak dalej, zapisujcie. Czasem może być to jedno słowo, czasem może być to jedno zdanie, tak żeby sobie był taki pstryk, że my do tego w każdej chwili wracamy
i pamiętamy kontekst, pamiętamy o co chodziło, pamiętamy tą główną myśl, główne założenie, więc ja jestem mega zwolennikiem, to jest też bardzo fajny, bardzo wartościowy nawyk. Zapisujcie wszystko, co się gdzieś tam dowiecie. To, co będzie najważniejsze, to, co będzie Wam przydatne, wracajcie do tego, powielajcie i tak dalej, i tak dalej. To, co gdzieś tam niekoniecznie Wam będzie grało, okej, nic się nie stanie, macie zapisane, nie musicie z tego korzystać, wiadomo, żadne narzędzie nie działa na każdego. Na jednego działa jedno, na drugiego działa drugie i tak dalej, i tak dalej. Trzeci punkt, bądź aktywny, zadawaj pytania. Jeśli cokolwiek tutaj macie do dopytania, macie do doprecyzowania, coś chcielibyście się więcej dowiedzieć, coś może ze swojego jakiegoś tam życia piłkarskiego dołożyć, dodać od siebie, mówię cały czas, wy bądźcie otwarci, ja jestem otwarty, róbmy tak, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali, bo ja też nie ukrywam, chcę się od was uczyć, nie jestem tu po to, nie jestem wyżej nad wami, nie jestem, nie chciałbym tutaj, żeby było, że ja wyżej, wy niżej, coś tam jesteśmy na równi, ja mam nadzieję pomagam wam, wy mam nadzieję pomożecie mi, tak samo poproszę o feedback, poproszę, jeśli coś za szybko mówię, za wolno mówię, coś takiego, no to śmiało tutaj możecie korygować i tak dalej, tak żeby to było jak najsprawniej. No i punkt kluczowy czwarty, bawcie się dobrze, bawcie się, to jest wasz czas gdzieś tam tu zainwestowany, nie tylko pieniądze, ale też czas przede wszystkim, tak? Bawcie się, chłońcie i korzystajcie jak najbardziej. Tomek widzę dołączył, cześć Tomek. Ale jestem od... Witam, po treningu, ale wracam już. Idzie Tomek z treningu, my tutaj sprawnie rozpoczęliśmy, mam nadzieję, chłopaki tutaj już żywi, już gotowi do roboty. Trzy słowa o mnie. Tomek, chyba mnie nie znasz, skoro nie byłeś na pierwszej edycji. Nazywam się Michał Szałek, jestem certyfikowanym trenerem mentalnym, napisałem dwie książki. Współpracuję z zawodnikami praktycznie na każdym poziomie, od juniorów gdzieś tam, od dzieciaczków nawet po ludzi nawet z ekstraklasy, więc że tak powiem realia w polskiej piłce znam na każdym poziomie, wiem z jakimi zmagacie się na każdym poziomie, że tak powiem przeciwnościami, wyzwaniami i tak dalej, i tak dalej. Sam jako piłkarz występowałem w pierwszej lidze, od pierwszej ligi w dół, tak? Oprócz ekstraklasy praktycznie każdy poziom w Polsce zaliczyłem, więc to nie tylko teoria, to nie tylko szkolenia, to nie tylko książki, ale też ponad 15 lat, 25 lat już sobie odjąłem, chciałbym, ale 25 lat na boisku, od 6-7 roku życia zacząłem i tak do dzisiaj sobie kopię. Trenuj jak mistrz. Przechodzimy pomału do tematu głównego. Przechodzimy do tego meritum tutaj. O co chodzi? Jak trenują mistrzowie? I ile być może Wam brakuje do poziomu mistrzowskiego? Kilka dzisiaj mam przygotowanych inspiracji dla Was z najwyższego topu. Nie tylko z piłki nożnej, bo postaram się Wam tutaj udowodnić, że ci najwięksi, nie tylko sportowcy zresztą, nie tylko piłkarze, każdy jeden człowiek sukcesu, nieważne w jakiej dziedzinie, bardzo często powielają się pewne schematy, bardzo często powielają się podobne rzeczy, które ci ludzie musieli przechodzić na swojej drodze i na podstawie 6 dokładnych historii dzisiaj ze świata sportu wyciągnąłem takie wspólne mianowniki, jak ci ludzie trenowali, jak podchodzili do sportu, ile trenowali, jak to wszystko dookoła wyglądało. Mam nadzieję, że to Was zainspiruje i da do myślenia, ile być może w tym momencie dajecie, czy możecie dać więcej, czy możecie coś zmienić, czy możecie coś usprawnić, ulepszyć i tak dalej, i tak dalej. Pytanie zasadnicze, ile trenujecie Wy? Jakbyście mogli mi króciutko odpowiedzieć, ile dziennie, to, ile w tygodniu, ile... No co, jakby ja mam 4 treningi w tygodniu z klubu, no. Do tego z tego takiego jakby dla tych, no z tych jakby takich, co mam taką nazwę złote grupy dla tych jakby, no zawodników z potencjałem, jak to trenerzy mówią, jeden trening indywidualny też, z którym mam z trenerem z mojego klubu, a we własnym zakresie myślę, że na wszystkie treningi razem poświęcam
W sumie mój grafik wygląda tak, że mam praktycznie 3 treningi dziennie. Oczywiście w niedzielę mam taki jeden, taki główny dzień dla regeneracji, więc mamy taki jeden lekki trening, jakieś na przykład bieganie, godzina, rolowanie, rozciąganie. A tak to na fullu jadę cały tydzień, można super, tak powiedzieć. Super. I tak, i ile masz lat i od ilu lat tak trenujesz? Ja 12 myślę. Lat tak ciężko trenuję od, można powiedzieć, tak jak teraz, trenuję od jakiegoś pół roku, ale ogółem w tym klubie już jestem od 2 lat i tak mocno trenuję od 10 roku życia, bo wcześniej jakby byłem w klubie, jakby dostałem się z niego przez kadrę pod okręgu i dostałem się do Akademii Gigantów przez tą kadrę, a wcześniej grałem, no można powiedzieć, no trochę w takiej wiosce, gdzie trener rzucał piłkę i mówicie, no możecie sobie zapograć, nie? Mhm. Teraz to, no już zmieniło się to bardzo. Super, super, że w tak młodym wieku już jesteś na takim poziomie, powiedzmy, profi, jeśli chodzi o treningi, bo no nie ukrywajmy, często to gdzieś tam w najmłodszych latach nie wygląda tak, jak wyglądało u ciebie. W ogóle od ilu lat grasz piłkę? Kiedy zacząłeś? No to jak miałam jakieś 5 lat, czyli w sumie to będzie 7. I od razu w klubie, czy na naparzanie, podwórko i tak dalej, i tak dalej? Nie, no to naparzanie, podwórko, no to 4-5 lat, a tak to... A taki pierwszy klub, to chodziłem na takie zajęcia szkolne z piłki nożnej, to nie wiem, to było w wieku 6 lat. I no... A taki pierwszy już klub, który był klubem, to od 7. Okej, super. Kuba, jak to wygląda u ciebie? No ja trenuję w klubie 5 razy w tygodniu. No i też w weekend na przykład tam jadę rowerem, przejechać się, pojeździć tam, robię co weekend 10 km rowerem albo więcej. Idę na boisko, na przykład sobie technikę poćwiczyć, coś takiego. Aha. Kto tam wstępny? Gracjan? U mnie to wyglądało tak, bo miałem takie jakby 2 etapy przez te pół roku. Pierwszy etap to były wakacje, co wtedy miałem 10 treningów dziennie, żeby dobrze się przygotować na... Znaczy nie 10 treningów dziennie, tylko tygodniowo, no to, żeby się dobrze... To nawet Cristiano Ronaldo by tyle nie miał chyba. Jest tytanem pracy, to chyba nawet by nie pociągnął. Na przykład, akurat tak dopowiem, że jak był na Madarze, to przez cały swój okres, jak był koronawirus, ta pierwsza kwarantanna, przebiegł chyba 2000 kilometrów i zrobił 10 tysięcy brzuszków, więc no musiał coś codziennie robić. Właśnie to jest to, ilu z nas wykorzystywało wirusa jako wymówkę, żeby nie robić nic, a taki Ronaldo, czy wirus, nie wirus, swoją robotę robi. I to jest właśnie świadomość, to jest właśnie podejście mistrzów, to jest właśnie różnica między tymi, którzy ładnie gadają o tym, że są piłkarzami, ładnie kolorują tutaj, nie wiadomo jak, że tak powiem, oszukują samych siebie i wszystkich dookoła, a takimi właśnie ludźmi jak Cristiano Ronaldo, który nie jest przypadek, że od lat 15 strzelam, jest na topie i ciągnie wózę w każdym jednym zespole, w którym gra. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica. Znaczy Gracjan, jeszcze tam chciałeś coś dopowiedzieć, nie? Tak, to miałem te 10 treningów w ciągu tygodnia na wakacje, a teraz tak, to mam 5-6 treningów tygodniowo. I teraz planuję taką jakby taki mały odpoczynek, taki tygodniowy, znaczy nie, że nic nie robię, tylko tam 3-4 treningi, zejdę na 3-4 treningi, żeby później móc wejść na pełną parę, żeby móc tak około 10 treningów dziennie, 10 treningów tygodniowo robić. Spoko. 10 treningów. Z Gracjanem i z Marcinem gramy w jednym klubie. No właśnie tak was kojarzę, nie chciałem tutaj się wygłupić, nie chciałem czegoś palnąć, chciałem dojść do tego zaraz, że tak mi się kojarzycie właśnie gdzieś tam poprzez Tomka, że wy jesteście z jednej ekipy. Zielona Góra, Lechia. Tak jest, wiem, widziałem wasz sukces ostatni, gratuluję, tak trzymać i co, i lecimy dalej. Marcin? No ja staram się trenować... No jak były jeszcze przed koronawirusem, znaczy przed skończeniem ligi, to trenowaliśmy po 5 razy w tygodniu i codziennie starałem się zrobić przynajmniej ten 1,5-godzinny trening na boisku samemu i codziennie robiłem tą stabilkę, co trenerowi pisałem.
Wiem. Super. To teraz odpowiedź na pytanie, jak trenujecie. To jeszcze można by było, to wszystko, co teraz powiedzieliście, można by było przeanalizować, można by było rozkminić na zasadzie, jaki to jest trening, jak wygląda ten trening zespołem, jak wyglądają te treningi dodatkowe, indywidualne. Fajne jest to, że trenujecie dużo, bo to jest dużo, może nie jakoś tam super dużo, nie wiadomo ile, wiadomo, że też szkoła, inne obowiązki i tak dalej, ale fajny gdzieś tam fundament, fajne jest to, że tych minut, tych godzin wyrabiacie w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu roku, ale do mistrzów, do największych, do najlepszych na świecie, do tych takich, którzy żyją tym, którzy mają obsesję na punkcie trenowania, na punkcie doskonalenia siebie, na punkcie tego, by stać się mistrzem. Tutaj mamy pierwszą, że tak powiem, inspirację, Cristiano Ronaldo. Pewnie znacie te wszystkie legendy, które o nim krążą, że do każdego szczegółu tutaj on przywiązuje wagę. I gdzieś tam poczytałem sobie trochę na temat Ronaldo, przeczytałem książkę, biografię i wszyscy podkreślałem jedno, jeśli chodzi o Ronaldo, zresztą to nie jest jakąś tam super tajemnicą, że on od dziecka miał po prostu jeden cel, tak? On chciał być najlepszy na świecie, on nie miał czegoś takiego, że on chce sobie zagrać, nie wiem, w Sportingu Lizbona, czy gdzieś tam w ekstraklasie portugalskiej, tak jak tutaj my niektórzy sobie pracujemy na celach. I fajnie, że mamy cele, fajnie, że gdzieś tam celujemy w ekstraklasę, powiedzmy, i tak dalej. Jego od dzieciaka nie interesowało nic, oprócz tego, by być najlepszym. I zobaczcie, jaka jest różnica w podejściu, jaka jest różnica w świadomości między nami tutaj wszystkimi, bo ja nie ukrywam, że też należę do takich zawodników, którzy, może już nawet nie zawodników, też kiedyś tak miałem, że też sobie gdzieś tam mierzyłem, ale to było zdecydowanie za nisko i zobaczcie, jak ogromną różnicą jest to, kiedy my chcemy być najlepsi na świecie, a kiedy my chcemy być jednym z wielu, jednym z iluś tam zawodników. Jeśli on od dziecka wie, że żeby być najlepszym na świecie, on musi, tak jak tutaj macie w pierwszym punkcie, tak, 10-12 godzin na boisku, on całymi dniami naparzał, całutkimi dniami, wszystko kompletnie, wszystko podporządkował pod piłkę i on od wieku praktycznie... Trenerze, bo ja chyba tej prezentacji nie widzę, ona nie jest chyba... Jeszcze raz? Ja chyba tej prezentacji nie mam, czy trener mówi teraz z prezentacji. Mówię, a reszta widzicie, czy nie? Ja widzę. Ja widzę też. Jest okej? Tomek, weź ten coś tam pokombinuj może u siebie, bo mi się wydaje, że jest okej wszystko. Już mam. Jest? Git? Wracając do Ronaldo, mówię, jaka ogromna różnica jest w podejściu takim, że ja wychodzę na trening nie po to, żeby zrobić trening, nie po to, żeby nawet gdzieś tam dotrzeć sobie do jakiegoś tam fajnego, przyjemnego punktu, poziomu na mapie piłkarskiej, typu ekstraklasa, typu jakiś tam średni zespół. On od samego początku miał obsesję na punkcie bycia najlepszym na świecie. Jego nic innego nie interesowało. I teraz zobaczcie, jak każdy trening takiego Ronaldo różni się od treningu na przykład naszego. Że kiedy on taką mocną na siebie nawet presję wywierał, taką mocną motywację za każdym razem, kiedy on się budził, on nie wstawał z myślą, że o kurde, sobie, nie wiem, zrobię trening, sobie pójdę, pobiegam, sobie pokopię i tak dalej, żeby coś tam zaliczyć, żeby coś tam zrobić, odbębnić. On w każdym jednym detalu wykorzystywał to, żeby każdy trening, każdą jednostkę, każdą minutę, każdą sekundę nawet treningu zastanawiał się, cały czas w głowie miał to, co ja mogę zrobić dzisiaj, żeby być najlepszym na świecie. I to jest mega różnica, to jest zasadnicza różnica w podejściu właśnie tych najwybitniejszych, a tych pozostałych, bo jest wielu dobrych piłkarzy, jest wielu bardzo dobrych piłkarzy, jest masa przeciętnych piłkarzy, dobrych piłkarzy, ale takich zawodników jak Ronaldo, to są może dziesiątki na świecie, że on kompletnie klapki na oczach, kompletny
Nic dookoła się nie liczyło. Zero jakichkolwiek tam odskoków, zero jakichś tam kompromisów. On od początku wiedział, że musi być najlepszy na świecie, że to jest jego jedyny cel i po prostu nie ma żadnych, nie ma żadnych półśrodków, nie ma żadnych innych opcji, tak? Tutaj parę cytatów, tak? Każdego dnia chcę się rozwijać, wstaję rano i chcę być jeszcze lepszy. Moim celem jest bycie najlepszym na świecie i na tym nieustannie pracuję. Jakbyście sobie takie coś wyrobili w sobie od dzisiaj, dajmy na to, że nie chcemy gdzieś tam dojść do, nie wiem, no, seniorów Lechii Zielonej Góry, strzelam, tylko chcę dojść na szczyt. Chcę być jak Lewandowski dzisiaj. Nie wiem, miała być gala tam wręczenia nagród, nie wiem nawet, czy wygrał, czy nie wygrał. Tak, jakie to jest podejście w myśleniu? Kolejny aspekt tutaj u Ronaldo, tak, który na każdym kroku też podkreśla, że równie ważnym aspektem jak trening jest regeneracja. On po każdym treningu, on po każdym meczu, tak jak gdzieś tam tutaj my czasami powiedzmy robimy sobie zimną wodę, czy na przemian zimna, ciepła, czy jakieś tam baseny, nie baseny, jakieś tam odnowy, on czy wraca o północy, czy wraca o czwartej nad ranem, on musi zrobić swój rytuał, on musi wskoczyć do zimnej wody, bo dzięki temu mięśnie się regenerują. I czy to jest po wygraniu Ligi Mistrzów? Właśnie, proszę pana trenerze, no? Się czytałem o tym i on ma, on bierze kąpiel kontrastową, on ma już przygotowane, jakby wraca z treningu, dwie wany z ciepłą i zimną wodą. I po prostu, i ten proces trwa około pół godziny i on wchodzi na przemian do tych wan. Właśnie o to chodzi. Też o tym czytałem. I no i to jest właśnie ta różnica, że taki drobny szczegół, może to daje mu, nie wiem, 2% więcej, tak? Ale takie 2% on już wykorzystuje, że on wie, że jeśli on się nie wyśpi 8 godzin, tylko 7, tylko, nie wiem, 7,5, u niego co do minuty, co do sekundy ma tak rozplanowany dzień, tak rozplanowany plan dnia, pewnie sam tego nie zrobił, pewnie ma sztab trenerów i też on to podkreśla na każdym kroku, że on ma tu trenera od snu, on ma psychologa swojego, on ma swojego fizjo, tam pewnie nie jednego, on ma swojego trenera od treningu indywidualnego, od diety, od wszystkiego, co się da. Wiadomo, że nie zawsze tak było. Kiedyś musiał sam do tego dochodzić, teraz jest na szczycie, ma sztab trenerów, to jest inna półka, inna bajka. Zaczynał od tego, tak jak wy równie dobrze możecie zacząć, od samoświadomości, od tego, żeby samemu świadomie dbać właśnie o sen, żeby nie zawracać sobie gitary jakimiś tam serialami głupimi, jakimiś tam Facebookami, nie wiadomo czy, przeglądać głupoty, zamiast tego, nie wiem, poczytać wartościową biografię, chociażby Ronaldo, zainspirować się, zamiast tego zrobić trening, bo częstą wymówką jest też to, że nie mamy czasu, bo mamy szkołę, bo mamy zajęcia, bo mamy pracę i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca się z tym zgodzę. Można to wszystko pogodzić, można wykorzystywać gdzieś tam drobne okienka po 5, po 10, po 15 minut w ciągu dnia, zamiast wchodzić na telefon, Facebook i tak dalej, i tak dalej. Można to wykorzystać efektywnie, można to wykorzystać na rozwój. To jest kwestia świadomości, kwestia właśnie nastawienia albo na przeciętność, na byle jakość, na powiedzmy solidność, a na to, by być najlepszy na świecie, czy w Polsce, czy mierzyć gdzieś tam wyżej niż ta normalność, niż ta przeciętność. Co wyróżnia jeszcze Cristiano Ronaldo? On zawsze był, może nie od zawsze, bo też gdzieś tam dopóki nie przełamał tej strefy komfortu, tak, nie wyniósł się z domu, tam były historie też, on płakał, tęsknił i tak dalej, przełamał to i od tego momentu zaczął budować mega niezachwianą pewność siebie. On zresztą sam podkreślał, że gdyby nie był tak silny psychicznie, nie dałby rady grać na takim poziomie tyle lat i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ile gdzieś tam hejtu się na niego wylewa, że on nie wiadomo jaki tam narcyz, że on nie wiadomo jaki tam zapatrzony w siebie i tak dalej, i tak dalej. Połowa go uwielbia, połowa go nienawidzi. Gdyby on nie miał takiej psychy, jaką ma, pewnie po sezonie, po dwóch, po trzech, już by przestał być na topie, już by gdzieś tam schował się w szarzyźnie, już by był jednym z wielu, a on to dźwiga, on to nieustannie od kilkunastu lat na garbie nosi i nic sobie z tego nie robi, osiąga kolejne sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Pewność siebie też gdzieś tam mieliśmy w pierwszej edycji,
Też można robić, też można budować podobnie jak trening i Ronaldo jest tego najlepszym przykładem. Zadbać o ten fundament, zadbać o pewność siebie i później podporządkować pod to trening i można robić niesamowite, wielkie rzeczy. No i kluczowa sprawa to jest również sprzyjające otoczenie. Też, tak jak mówiłem wcześniej, że cały sztab trenerów, właśnie od snu, psycholog i tak dalej, Ronaldo nie pozostawia kompletnie nic przypadkowi. Kompletnie nie ma u niego czegoś takiego jak przypadek. U niego jest przygotowanie, codzienna rutyna, codzienne wałkowanie, codzienne stawianie kolejnych kroków, żeby być jeszcze bardziej doskonałym, żeby być każdego dnia jeszcze lepszym. Więc taki właśnie kluczowy aspekt, który Wam mógłby tutaj się przydać, każdego dnia miejcie coś takiego, że budzicie się rano, można to wyćwiczyć, zaczyna się od celu, wiadomo, podnieście te cele jeszcze wyżej, podnieście to jeszcze bardziej do góry i ciśnijcie. Jeśli mamy cel z kosmosu, nie wiadomo jak, zawieszony wysoko i faktycznie uwierzymy w to, że my możemy to zrobić, bo to samo takie gadanie to tam roboty jeszcze nam nie zrobi, ale przede wszystkim uwierzmy w to, zaplanujmy to, to możemy zrobić rzeczy niesamowite. Kolejny przykład gościa z niesamowitego w ogóle tutaj poziomu, Michael Phelps. Kojarzycie pewnie? Pływak. Kojarzę. Mega gość. Przeczytałem dwie książki o nim i takie kluczowe, że tak powiem, rzeczy, które go wyróżniały. Zaczął od mega marzenia, tak? Ale to marzenie nie było tak jak u Ronaldo, że on po prostu w wieku kilku lat sobie zaplanował, że będzie najlepszy. Najpierw w ogóle bał się wody, bał się wejść do basenu, nienawidził pływania, bał się zamoczyć twarz i to jest ta tak zwana strefa komfortu, kiedy on już to przełamał, bo nie pamiętam, czy trener go tam dojrzał, czy trener zobaczył ten potencjał w nim, powiedział, że przełam to, zacznij pływać, daj z siebie więcej, to będziesz mistrzem. On to przełamał właśnie, on to przezwyciężył i właśnie w tym momencie, kiedy już gdzieś tam to zaakceptował, kiedy już przełamał tą strefę komfortu, wymyślił sobie właśnie takie ogromne marzenia, że on będzie zrewolucjonizuje pływanie, że kiedy w Stanach to nie było jeszcze popularne, kiedy ten sport nie był jakiś tam super popularny, tak jak na przykład w Australii, to on sobie zaplanował, że on sprawi, że pływanie będzie tak samo popularne jak baseball czy futbol amerykański w Stanach, że o tym się będzie mówiło w telewizji, że o tym będą trąbić w gazetach i tak dalej, że dzięki niemu właśnie pływanie stanie się sportem, może nie numer jeden, ale równie ważnym co baseball czy futbol amerykański. Więc jakbyśmy my na przykład sobie wymyślili, zwykli powiedzmy goście, że dzięki mnie świat się zmieni i tak dalej, mało kto, a w Polsce to już w ogóle, gdzie jesteśmy mega zakompleksieni i tak dalej, mało kto na świecie w ogóle ma takie myślenie, że ja zmienię w ogóle tutaj świat, że ja tak otwarty mam łeb w ogóle na to wszystko, że dzięki mnie, dzięki mojej tutaj pracy, dzięki temu, że ja jestem na ziemi, zmieni się cały świat pływania, cała Ameryka, całe olimpiady, bo przecież Phelps pobijał rekord za rekordem, tak? Wskakiwał do basenu, przepływał, bił rekord, za pół godziny miał kolejny wyścig i tak ileś tam przez chyba 3 olimpiady pod rząd. Wygrywał faktycznie wszystko, co się da. I co? Nie byłoby tego, gdyby nie katorżniczy trening. Phelps tutaj jest nawet, mam tu nawet cytat przygotowany. W ciągu 4 lat między olimpiadami miałem raptem ze 4 czy 5 dni wolnego i czy święta, czy urodziny, czy Sylwester, czy Nowy Rok, on robił trening. Dla niego nie było, że nie wiem, jest Wigilia czy coś takiego. Rano trzeba było zrobić robotę. Tamte 4 dni, to on opowiadał w jednej ze swoich książek. Jeden, bo miał wyrywany ząb i go tak napieprzało, że po prostu nie dał rady, nie mógł. Drugie to coś tam i takie 4 dni, które faktycznie gdzieś tam był rozłożony, był chory, gdzie faktycznie nie dał rady.
W innym wypadku kompletnie nie było żadnych wymówek, czy święto, czy nie święto, robił trening. Phelps bardzo mocno też podkreślał wagę wizualizacji. Jeden pamiętny wyścig w Pekinie, bodajże, gdzie tam pękły mu okulary, wskoczył do wody i przepłynął praktycznie z zamkniętymi oczami cały dystans. Później go zapytał dziennikarz, jak to zrobił. Mówi, że każdy centymetr, każdy milimetr, każdą setną sekundę tego wyścigu miał już tak obcykane w pamięci, bo tysiące razy przepływał ten odcinek w głowie, tysiące razy sobie wyobrażał ten wyścig, że on nie musiał widzieć. On na czuja popłynął i nawet możliwe, że przy tym wyścigu pobił rekord świata. Więc tutaj wizualizacja, mega gdzieś tam też ważne w treningu, mega fajna, wartościowa rzecz, która mogłaby się też Wam przydać. Jeśli siedzicie na przykład, nie wiem, na nudnej lekcji, jeśli siedzicie bezczynnie sobie w domu, nie macie co robić, przymknijcie sobie oczy, no może na lekcji niekoniecznie, ale kiedy macie 2-3 minuty wolnego w ciągu dnia, przymknijcie sobie oczy i wyobrażajcie sobie to, co chcecie osiągnąć w piłce, to jak strzelacie bramkę w kadrze Polski, to jak strzelacie bramkę, czy tam, nie wiem, bramkarz tutaj, że łapiemy jakąś tam decydującego karnego i tak dalej, i tak dalej. Takie kluczowe momenty, jeśli sobie zakodujemy w podświadomości, zakodujemy to sobie w głowie, jest większa szansa, że później ta podświadomość zacznie dla nas pracować i zrobi część roboty i zacznie nam podsuwać takie rzeczy, takie sytuacje, które będą odzwierciedlały to, co my najpierw do tej podświadomości włożymy, czyli wyobrażajmy sobie jak najczęściej te nasze scenariusze idealne, te nasze wymarzone mecze, te nasze sukcesy, te nasze trofea i tak dalej, i tak dalej. Bawmy się tym, wyobrażajmy, wizualizacja mega fajne narzędzie, mega przydatna rzecz. Tutaj jeszcze Phelps zawsze powtarzał, że jego nie zadowala byle co, jego nie zadowala byle jakiś tam turniej, byle jakiś tam wyścig, on za każdym razem chce być na szczycie. On wtedy konkurował z takim gościem, który się nazywał Ian Thorpe, nie wiem, czy kojarzycie. Raz wygrywał jeden, raz drugi i on, ta rywalizacja tak ich napędzała, coś jak Messi i Ronaldo, tak, że jak jeden zaczął strzelać, to drugi dostawał takiego nerwa, jeszcze bardziej zapieprzał, jeszcze bardziej się starał i tak dalej, bo chciał go dogonić, bo chciał być najlepszy na świecie. I tak samo miał Phelps, tak samo miał Jordan, tak samo miał każdy wielki sportowiec, że dla niego nie liczy się drugie miejsce, nie liczy się jakieś tam byle co, byle cel i tak dalej, tylko dla niego się liczy tylko i wyłącznie złoto, tylko i wyłącznie puchar, tylko i wyłącznie zwycięstwo. I co? Na koniec sprawa kluczowa, która być może Wam tutaj też troszeczkę otworzy oczy. Skupiałem się wyłącznie na pływaniu, nie zostawałem do późnej nocy poza domem, nie brałem udziału w większości imprez. To jedna z tych decyzji, których nie żałuję, bo pozwoliły mi one rozwinąć moje możliwości pływackie. W takim jesteście wieku, że albo już, albo zaraz gdzieś tam się zaczną imprezki, jakieś tam piwko, nie piwko, jakieś tam rzeczy, które będą Was odciągać od piłki. I to jest właśnie kluczowa rzecz między tymi, którzy osiągają sukcesy, a tymi, którzy sukcesów nie osiągają, którzy przepadają. Te pokusy będą na pewno, będą kumple, będą różne tam skoki w bok, będą różne propozycje głupie, będą różne rzeczy, łeb. Albo mamy cel, albo nie mamy celu i prędzej czy później pójdziemy gdzieś tam w tango, pójdziemy sobie na łatwiznę, może trochę odpuścimy trening, może trochę postawimy na coś innego, oby nie, obyście już zawczasu sobie zaplanowali tak mocno, że robimy swoje, czy będą gadali koledzy, czy będą ciągnęli na bok i tak dalej, my robimy swoje, bo mamy tak mocno zakorzenione, że my chcemy być najlepsi. Leo Messi, również no mega gość tutaj, dużo, dużo nie trzeba o nim gadać, od dziecka z piłką przy nodze, każdą wolną chwilę wykorzystywał na to, by grać. Od rana do nocy, tu napierdzielał tą piłkę za dzieciaka, zanim jeszcze w ogóle, nie wiem, nauczył się chodzić dobrze, już gdzieś tam miał styczność z piłką. Od samego początku praktycznie
też podobnie jak Ronaldo gdzieś był nastawiony, że on musi osiągnąć sukces. Tutaj warto też zaznaczyć, że Messi miał bardzo duże wsparcie ze swojej rodziny, tak? Bo pewnie wiecie, że on tam kiedyś brakowało mu tego hormonu wzrostu, że on tam był niski i tak dalej, musiał przejść terapię hormonalną. W Argentynie nie chcieli to zrobić, ojciec tam stanął na głowie w ogóle, żeby mu pomóc, żeby to dźwignąć. Gdzieś tam bardzo mocno zabiegał o to właśnie, żeby do Barcelony go wysłać, bo tam wiadomo, że ta opieka gdzieś tam była lepsza. Barcelona była zainteresowana Messi już tam w wieku 11 bodajże lat, nawet jest napisane, no w wieku 11 lat, więc też to jest mega ważne. Też jest ważne to, czy środowisko, czy otoczenie, czy najbliżsi również żyją tym waszym graniem w piłkę, czy samemu jest bardzo ciężko, bo właśnie tak jak powiedziałem przedtem, zaczną się pokusy, zaczną się głupoty. Jeśli nie będziemy mieli wsparcia, jeśli nie będziemy mieli kumpla, nie wiem, w zespole, który ci powie, co ty robisz, idioto, da ci kopa, weźmie cię za fraki na trening, kiedy tobie się nie będzie chciało, czy w domu, mama, tata, brat, ktokolwiek, jeśli oni będą wiedzieć, że nam zależy na graniu w piłkę, to nas nie będą ciągnęli do głupot. A jeśli my będziemy tacy, że dobra, może będę grał, może nie będę grał, to wtedy mamy większe szanse na to, żeby odpuścić, żeby zrezygnować, żeby odwalać jakieś tam głupoty, więc mega ważna rzecz, uważajmy, tak, kim się otaczamy, tutaj fajnie, że mamy trzech tutaj kumpli z zespołu, tak, jeśli razem byście się tutaj pompowali, motywowali i tak dalej, fajnie, że jesteście z jednego teamu, z jednej ekipy i to jest właśnie to, jeśli jednemu może się nie chce, może ma gorszy dzień, drugi go ciągnie, przecież kurde, no o tym była gadka na live'ie, przecież kurde, chcieliśmy razem, przecież ustalaliśmy cele i tak dalej, i tak dalej. Kiedy mamy wsparcie dookoła, jest nam łatwiej, bo zawsze się trafi kryzys, zawsze się trafi gorszy dzień, gorszy okres. Ważne, żeby w tym momencie mieć wsparcie, żeby w tym momencie mieć takie osoby, które powiedzą, kurde, no przecież masz cel, więc przestań biadolić, iść na trening, przestań się użalać nad sobą, zakładaj buty i ciśnij dalej. Mega ważna rzecz, mega ważna sprawa, żeby mieć ludzi, którzy dadzą nam wsparcie, którzy nie tylko poklepią po plecach, kiedy będziemy osiągać sukcesy, a wręcz przeciwnie, kiedy nie będzie nam szło, kiedy będziemy w dołku, kiedy będziemy w kryzysie, kiedy będzie kontuzja, kiedy będzie jakieś tam różne rzeczy, warto w tym momencie właśnie podwójnie otoczyć się takim sztabem ludzi, bliskich, znajomych, żeby oni w trudnych momentach nam pomagali, żeby nam wyciągali z tego życiowego czy piłkarskiego dołka. Więc sami się zastanówcie, czy macie takie osoby, czy może warto by było trochę kolegów może zweryfikować, może się zastanowić, skoro kumple nie mają ambicji takich jak wy, może wiadomo jak jest. Niektórzy przychodzą jak za karę na trening, niektórzy nie przychodzą wcale, niektórzy jeszcze tam jakoś na pół gwizdka trenują i tak dalej, i tak dalej. Jeśli będziecie się takimi ludźmi otaczać, być może prędzej czy później oni wpłyną na was i na waszą motywację, na wasze podejście, może dzięki temu wam też to wszystko opadnie, to wszystko trochę klapnie, entuzjazm i tak dalej, i tak dalej. I takie podsumowanie Messiego tutaj. Talent, olbrzymia pasja, mentalność zwycięzcy, gotowość do skrajnych poświęceń. To jest wspólny mianownik właściwie do każdego wielkiego zawodnika. Wsparcie rodziny, właśnie ciągły rozwój i środowisko piłkarskie. To wszystko sprawiło, że Messi dla wielu jest najlepszym zawodnikiem na świecie. To jest mieszanka. Jeśli coś nie gra z tych kilku aspektów, które gdzieś tam wymieniliśmy, wiadomo, że wszystko musi grać, wszystko musi iść w harmonii. Jeśli na 5 aspektów 2 szwankują, to nie ogarniemy, nie osiągniemy takiego sukcesu, kiedy będzie pełna harmonia, kiedy będzie wszystko ze sobą współgrało, współpracowało i tak dalej, i tak dalej. Nad tym wszystkim mamy wpływ. Nad tym, jak trenujemy, z kim trenujemy, co robimy w wolnym czasie, z jakimi ludźmi przebywamy i tak dalej, i tak dalej. Na to wszystko my mamy wpływ. To wszystko możemy
sami tutaj ogarnąć i kontrolować. Powiedzcie coś, bo nie wiem, czy śpicie, czy nie. Czy nie, jesteście? Nie. Jesteśmy. Słuchamy. Słuchacie cały czas? Bo się rozkręciłem. Widzę, że tutaj ani ruchu, ani ten, ani jakiś tam komentarzy z waszej strony, nikt się nie wtrąca. No, mam nadzieję, że tak zasłuchani jesteście mocno, że... Zapisujemy informacje ważne. Super. To jedziemy dalej. Luknę tylko na czas. 45 minut zleciało, widzicie, kurde, nawet nie wiem kiedy. Kolejny mega w ogóle tutaj gość z innej planety, Federer. Też pewnie kojarzycie. Tenisista. I tutaj głównie u niego chciałbym podkreślić aspekt właśnie mentalny, że okej, to, że on trenował tam godzinami, to jest normalne. To każdy wielki zawodnik, każdy gość ze światowego topu w każdej jednej dyscyplinie, to jest normalne, tak? To nie jest jakiś tam super wyczyn, że godzinami przebywał na korcie, czy na sali, czy gdzieś tam. U niego kluczowa zmiana właśnie zaszła w głowie, bo tak jak tutaj macie napisane, kiedyś dawał upust emocjom na korcie, a nie wiem, czy widzieliście Federera w ostatnich latach na korcie podczas meczu. U niego nie widać w ogóle nerwów, nie widać w ogóle stresu, nie widać czegoś takiego, żeby on był wkurzony, zdenerwowany, zestresowany i tak dalej, i tak dalej. U niego jest kamienna twarz, czy on wygrywa, czy on przegrywa, nie ma emocji. Kiedyś tak nie było. I... Przepraszam, mnie wyrzuciło. Spoko, jesteś już z nami? Tak, tak. No, długo cię nie było, czy chwilka? Nie no, chwilę. Spoko. To tutaj wracając do tematu. Federer, nie wiem, możliwe, że też ktoś z was ma coś takiego, że jeden błąd i zaraz się wkurzamy, zaraz kurde wyzywamy, zaraz się drzemy i tak dalej, i tak dalej. On też ja to miał. Ja taką sytuację, gdy po straconej bramce to bardzo mocno kopnąłem w super, że cały chyba z celem to usłyszał. Bo drugą bramkę straciliśmy. Palucha nie złamałeś? Nie, na szczęście nie. Ale wtedy trochę panosiła to mocno. Kiedyś też tak zrobiłem, przypierdzieliłem w słupek i palucha nie tyle złamałem, co tam gdzieś mocno wybiłem i miałem chyba tydzień czy dwa tygodnie z głowy, bo nie mogłem buta założyć, bo miałem tak spuchniętego, więc to też głupota, też brak świadomości, też brak kontroli nad emocjami, kontrolowanie emocji mega ważna rzecz, nie tylko w sporcie, w życiu w ogóle, no bo jak zobaczcie, przeciwnik widzi, że my się wkurzamy, my się denerwujemy, my przeżywamy, my zaraz panikujemy, nie wiadomo co. Kiedy jest kumaty przeciwnik, on to wykorzysta. Tak jak tu Federer, nie? Na początku kariery przeżywał to mocno. Każdy błąd, każdy coś. Cwaniak po drugiej stronie kortu by to od razu wyczuł i by go tym bardziej podpuszczał, żeby go skasować, żeby z nim wygrać i tak dalej, i tak dalej. On się tego spokoju nauczył. Można to samo wyćwiczyć. Tak jak technikę, tak jak wszystko inne, ten spokój, to opanowanie przychodzi wraz z treningiem. Różne formy relaksacyjne, medytacyjne i tak dalej, łapanie spokoju, tego wszystkiego można się nauczyć. Też gdzieś tam w poprzednich live'ach na pierwszej edycji też o tym chyba mówiliśmy, z tego co pamiętam, więc... Ja mam na przykład tak, że na przykład jak mi coś nie wyjdzie, to nie, że się wkurzam, tylko mówię sobie, że uda mi się następnym razem i sobie też mówię po cichu, nie poddawaj się na przykład. Super, zarypista reakcja, fajna reakcja, bo bardzo często po błędzie włącza... To jest właśnie u mnie największy problem mentalny, właśnie to, o czym teraz trener mówi. To trzeba pracować, to jest tak zwana praca z wewnętrznym krytykiem, bo kiedy popełniamy błąd, często włącza nam się negatywny głos. Ty cioto, ty jesteś słaby, nie dam rady, nie umiem, nie nadaje się i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mamy... Właśnie u mnie jest trochę na odwrót, że na przykład trenerzy, już ostatnio miałem taką dosyć poważną rozmowę z moim trenerem i powiedział, że no nie mogę tak, bo on będzie tak jakby trochę bardziej inaczej patrzył na mnie, dlatego że jak trenerzy nazywają mnie, że jestem po prostu za ambitny. Ja, gdy miałem naciągnięty pośladek, piszę do trenera, czy mam zrobić jakiś trening, i trener tym się też trochę zdenerwował. Po prostu ja czasem chcę za dużo, za szybko, za mocno.
To samo tak też pod kwestią motoryczną, z treningami czasem przesadzam i muszę się tego tak dokładnie nauczyć, w sensie tak rozdzielać, kiedy mam zrobić to, kiedy to, bo to jest u mnie taki problem. No, to jest kwestia planu, kwestia myślę nie tyle, że za dużo, co żeby to poukładać trochę, tak, żeby to było bardziej może z głową, bo zajechać to się... To też nie jest sztuka, nie? To nie jest sztuka wyjść na 12 godzin tak, żeby do upadłego gdzieś tam trenować, na drugi dzień czy 3 dni później pod rząd nie mieć siły. Więc to wszystko, mówię, nie tyle ilość, co też jakość treningu. Ma większe znaczenie mądrość w tym treningu, tak? Przede wszystkim, bo można potrenować 3 godziny dziennie i będzie to bardziej efektywne niż gdybyś trenował 7-8 i bez sensu, nie? Na przykład, więc to też jest temat rzeka. Fajnie, jeszcze że trzeba patrzeć na regenerację oczywiście. No. Właśnie to jest mnóstwo zależności. To by trzeba było tutaj rozpisać, rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby nie było tak, że wiesz, że teraz będziemy po 10 godzin może bezsensownie, może nieefektywnie i tak dalej trenować tylko po to, żeby nabijać godziny. Lepiej zrobić krótszy trening, bardziej efektywny, ale to już kwestia, mówię, dokładnego planu tutaj myślę, że nie jest czas ani miejsce, żeby gdzieś tam to rozkminiać. Wiadomo, że trenujmy ile możemy. Ważne też, żeby ten trening był jak najbardziej właśnie poukładany, połączony właśnie z regeneracją, połączony z czymś takim, że nie tylko na przykład ładujemy mięśnie, tylko po na przykład godzinie siłowni robimy mentalny, tak, że kiedy te mięśnie są zajechane, skupiamy się na głowie, kiedy trochę przebodźcujemy głowę, mięśnie dojdą do siebie, robimy drugi trening i tak dalej, żeby to przeplatać, tak, żeby to było ułożone, a nie wszystko na jedno kopyto, nie wszystko ładowanie na przykład w nogi, tylko nie wiem, zróbmy raz nogi, raz ręce, raz później coś tam z głową, coś tam, tak, żeby to wszystko mieszać, żeby nie było wszystko na jedno kopyto, kwestia planu, kwestia też świadomości, też ułożenia sobie tego wszystkiego w głowie. Wracając do Federera, on miał też coś takiego, co mieli wszyscy pozostali na razie, tak? Pragnienie zostania legendą. On nie chciał być zwykłym, czy nawet najlepszym tenisistą. On chciał być zapamiętany na dekady do przodu, na lata, na ileś tam pokoleń do przodu, że on nie chciał być najlepszy gdzieś tam w swoim pokoleniu, czy na jednym turnieju, czy na drugim. On chciał się zapisać na kartach historii. I właśnie tutaj też warto podkreślić jego profesjonalizm, tak, że muszę być poważny, muszę być profesjonalistą. Na tym właśnie polega różnica między legendami, a tymi, którzy po prostu dobrze grają. Tych, którzy są dobrzy, są setki, są tysiące w każdej dziedzinie, a wybitnych jest garstka, więc tutaj jest ta kluczowa różnica, że on mógłby 5 lat temu spokojnie skończyć, czy 10 lat temu, bo był na szczycie, a on, tak jak tutaj macie kolejny przykład, kilka dni po skończeniu 34 lat postanowił odświeżyć, co tu mam schowany, swój styl gry. Nagle sobie wymyślił w wieku 34 lat, że on coś tam udoskonali, żeby jeszcze zaskoczyć przeciwników. No, nie jeden zawodnik już by sobie tutaj odcinał kupony, kończył karierę i tak dalej, i tak dalej. On w takim wieku cały czas miał taką obsesję, żeby dalej się rozwijać, żeby dalej zaskakiwać, żeby dalej być na topie, żeby dalej on wyznaczał właśnie trendy, żeby on wyznaczał drogę innym pozostałym, że on nie patrzył na kogoś tam innego, on cały czas miał w głowie tylko to, żeby stać się legendą. I perfekcjonista w każdym calu. Tutaj każdy jeden szczegół też mega dopracowany, mega do wszystkiego się przykładał, każdy aspekt, każdy szczegół tutaj na czynniki pierwsze, analiza, nie analiza, wszystko to u niego grało, wszystko od samego początku do końca było poukładane, było tworzone z głową, było realizowane tutaj krok po kroku według ściśle ustalonego planu. I myślę, że to jest też jeden z fundamentów, żeby po prostu
mieć jasno sprecyzowane co, kiedy, jak muszę robić. Każdego dnia bardzo często właśnie tutaj namawiam zawodników, żeby spisywali listę, tak? Żeby robili sobie zadania do wykonania każdego dnia. Tutaj paru z Was ze mną pracuje indywidualnie, więc to też wałkujemy na treningach mentalnych. Też z tego gdzieś tam rozliczam. Każdego dnia, jak mamy jasny plan, wiemy, co mamy zrobić, to jest mniejsza szansa, że my gdzieś tam odpuścimy. Jeśli wieczorem każdego dnia sobie zapiszemy na jutro 5 powiedzmy zadań, no to większe prawdopodobieństwo, że te zadania wykonamy. Jeśli mamy to zapisane, jeśli mamy gotowy, jasny plan, rano wstajemy, wiemy dokładnie, co mamy zrobić. Nie liczymy na przypadek, nie liczymy, że może nam się będzie chciało, może nam wyjdzie, może nam nie wyjdzie. Mamy zapisane, robimy, konsekwencja się buduje, rutyna się buduje, buduje się też pewność siebie, bo kiedy coś sobie planujemy i to wykonujemy, to nasza pewność siebie też idzie do góry, bo mamy poczucie, że jesteśmy konsekwentni, robimy każdego dnia swoją robotę i tak dalej, i tak dalej. Kolejny tutaj mega gość, Usain Bolt. Najlepszy tam sprinter, też rekordzista świata i tak dalej, i tak dalej. Mega gość. On też gdzieś tam zawsze podkreślał w każdych wywiadach, że gdy tylko stawka jest właśnie na największa, kiedy on gra, on biega po najwyższe cele, to on wtedy jest na tych największych obrotach. To on wtedy daje z siebie więcej, bo jeśli biega jakieś tam ogórkowe wyścigi, to mówi, że mu się tak nie do końca chce, że fajnie, bo lubi wygrywać, ale nie do końca daje 100%, że wtedy nie bije rekordów, w tych właśnie wyścigach takich mniej może ważnych i tak dalej, że on dopiero kiedy ma coś takiego, że to jest najważniejszy wyścig, że to jest gdzieś tam nie wiadomo jakie zawody, to on dopiero wtedy wchodzi na najwyższy pułap, on dopiero wtedy daje z siebie te rezerwy, które podczas zwykłych wyścigów, tak jak my byśmy tutaj sobie przełożyli, kiedy gramy mecz z jakimiś tam, nie wiem, średniakami, no to też nie do końca się tak spinamy, ale jedziemy na lidera, gramy z liderem, no to wtedy ta motywacja jest inna. I coś takiego było u Bolta, kiedy on już tych rekordów tam natukł nie wiadomo ile, no to ta motywacja siłą rzeczy może nie jest na jakimś tam najwyższym poziomie. A kiedy on właśnie był na olimpiadzie, był na mistrzostwach świata, był gdzieś tam na jakichś tam turniejach najważniejszych, to on dopiero wtedy wskakiwał na najwyższy pułap, na najwyższy poziom i podkręcał swoje możliwości do maksimum. Więc tutaj też jeśli macie możliwość, grajcie o jak największą stawkę. Jeśli macie możliwość jechać do klubu z ekstraklasy, jedźcie do klubu z ekstraklasy, a nie zadowalajcie się, nie wiem, pierwszą ligą, drugą ligą, trzecią ligą, czy którąś tam ligą. Macie możliwość, pchajcie się jak najwyżej. Dajcie mi chwilę, ja sobie naleję tylko wody, bo mi zaschło w gardle. Gryzie mnie coś tam w gardełku, więc muszę sobie tutaj, że tak powiem, naoliwić trochę maszynę. Spokojnie. Może wy pogadajcie przez chwilę, ja sobie tutaj zwilżę trochę japę, za przeproszeniem. I co? No, jak patrzeć na tych wszystkich tutaj, to zauważyłem, że ich tutaj wszystkich łączy taki jeden punkt, czyli wizualizacja tego, jak się widzę za kilka lat. To jest to, zdecydowanie. Coraz więcej zawodników przyznaje, że stosuje wizualizację. Na przykład tak samo trener o tym mówił, żeby na przykład przynajmniej 10 minut przed meczem przysiąść i sobie dokładnie wyobrazić, ale z takimi jak największymi szczegółami, czy na przykład jaka była pogoda, trawa, jakie było moje samopoczucie, tylko po to, żeby jakby wyobrazić sobie, jak to naprawdę będzie wyglądać. No i też na przykład jak podczas treningu już mówili nie mogę, to sobie przypominali wtedy, że jaki cel mają do osiągnięcia, że jaki chcą osiągnąć. No, nawet to trochę tutaj chyba przy Bolcie jest gdzieś tam tak. Miałem, nie? Albo sobie może też pomóc, że sobie wyobrażasz, znaczy przypomnieć sobie swój najlepszy mecz.
jakie zagrałeś? Otóż to, wizualizacja. No, mózg jest tak na tyle, w cudzysłowie oczywiście, głupim narzędziem, że wkręcisz mu wszystko. Jeśli jesteś w stanie sobie wyobrazić, nie wiem, siebie na szczycie Mount Everest, czy tam siebie w finale Ligi Mistrzów i będziesz to tak tłukł do mózgu, tak często mu powtarzał, to nie mówię oczywiście, że tutaj to daje gwarancję, tak, że wy to osiągniecie, ale zdecydowanie, oczywiście jeśli za tym pójdzie trening i tak dalej, to macie zdecydowanie większą szansę, jeśli najpierw to wszystko sobie wyobrazicie, najpierw to wszystko zakodujecie sobie w umyśle. 50% roboty, w ogóle pierwszy punkt, uwierzyć w coś, że można to zrobić, wyobrazić to sobie i to jest 50% roboty. Jeśli uwierzymy w to, że jesteśmy w stanie zrobić wielkie rzeczy, że nie tylko tam grać sobie w jakiejś tam lidze pierwszej czy drugiej w Polsce, tylko od razu do kadry Polski, do Ligi Mistrzów, do jakiejś tam nie wiadomo jakiego zespołu, jest połowa sukcesu. A to jest właśnie ten problem tutaj, bo tutaj dużo ludzi ma takie jakby ograniczone umysły do tego, że boją siebie patrzeć wyżej, że boją się siebie wyobrażać, że są wysoko, bo boją się, że ich środowisko może przez to wyśmieć. Typowo polskie bym powiedział i dlatego mało który Polak osiąga sukcesy. Widzi, że w polskiej lidze no, trzeba uciekać stąd, żeby osiągnąć sukces. Przykład Lewandowski. Gdyby on został w Lechu, no to by był jednym z wielu, by sobie naparzał bramki, by zdobywał tytuły króla strzelców, ale by nie był najlepszym zawodnikiem na świecie. A dopiero kiedy właśnie przełamujesz tą strefę komfortu, kiedy odważysz się w ogóle powiedzieć o tym, że tak jak Ronaldo, no kto z was w wieku 10 lat by powiedział głośno, że będzie najlepszym zawodnikiem na świecie, czy w wieku 15 lat, gdzie mało... Ja trochę też zauważyłem, że mam podobny umysł do Ronaldo i ja też jestem trochę narcyzem, w sensie, no trochę mam wybujane ego, to na pewno, i no, dążę tak samo do mojego założonego celu, więc no... A jaki masz cel? Tak samo, zostać najlepszym na świecie, a moim marzeniem zagrać w Premier League. To są takie moje dwa cele na przyszłość. No i super. Widzisz, no nie jeden by cię wyśmiał i na pewno cię wyśmieją jeszcze nie raz. No a jeśli faktycznie za tym pójdzie robota konkretna, też potrzeba trochę takiej, może nie tyle arogancji, ale pewności siebie, że kurde, no nie boję się swoich marzeń. No co mam marzyć o, nie wiem, o polskiej lidze, gdzie w polskiej lidze czasami grają, no nie chcę też gdzieś tam tutaj poniżać, bo sam nie występowałem w tej lidze, więc nie chcę mówić o, też mam taką zasadę, że nie oceniam ludzi, którzy są wyżej ode mnie, ale no nie oszukujmy się, no polska liga to nie jest jakaś tam super wyznacznik, super poziom, więc mieszcie... A też bardzo rozśmiesza mnie to, że po przykład rok temu mój kolega mi powiedział, że co najwyżej mogę osiągnąć co najwyżej polską ekstraklasę, a jak ktoś, co praktycznie nie zna się na piłce nożnej, może ustalać mi, gdzie ja mogę dojść. I to jest dla mnie taki absurd trochę, że jak ktoś obcy może ci powiedzieć tobie, gdzie możesz dojść. Ty sam o sobie decydujesz, nie ten koleś. Właśnie o to chodzi. Ja też mam na przykład tak, że jestem tej lekcji zielonego rana, to kolega nieraz mówi tam koledzy, że na przykład, że robię ten dodatkowy trening, to oni mówią, po co to robisz, tak nic nie osiągniesz, takie rzeczy. Ja mówię, ja się tym nie przejmuję, ja to robię, żeby osiągnąć sukces w życiu. Super. I otaczaj się ludźmi podobnymi do ciebie, bo kiedy jesteś sam, fajnie, że tu macie ekipę, 3 osoby przynajmniej, to już możecie się fajnie napędzać, już możecie razem te marzenia sobie nakręcać, motywować się, robić treningi jakieś tam wspólne i tak dalej, bo jak samemu, no to jest mimo wszystko ciężko, to jest ciężko się przebić przez ten beton, przez ten mur, czasem lepiej może za dużo nie mówić, tylko w ciszy zapieprzać, robić swoje, bo ludzie w Polsce tym bardziej mają coś takiego, że kiedy próbujesz robić cokolwiek niż przeciętność, to zaraz cię dołują, zaraz cię do szeregu chcą pierdzielić na siłę, żebyś przypadkiem się nie wychylił za bardzo, że tu wszyscy równi, wszyscy najlepiej, żeby każdy miał gdzieś tam porówno, kurde, no, słabość. Naprawdę. Ale żeby nikt przypadkiem się nie,
nie wybił. I trzeba dużej odwagi, żeby gdzieś tam żeby powiedzieć głośno o swoich marzeniach. I to tym bardziej, jeśli są to marzenia typu nie, że zagrać sobie w drugiej lidze czy w trzeciej, tylko tak jak tutaj Tomek powiedział, do Premier League chce trafić i już. I nawet nie tyle, kurde, jeszcze to podkreślić. Ja nie, że chcę sobie zagrać w Premier League, ja będę grał w Premier League i tyle. I zobaczycie, i to nam daje motywację. Kiedy my już publicznie to powiemy, to wtedy głupio się wycofać, nie? Bo jak się wycofamy, to te ci wszyscy hejterzy powiedzą, kurde, no jaki baran, nie? Się wychylił, a za rok już go nie ma, nie? Wtedy taka deklaracja publiczna robi nam mega robotę, bo bardzo ludzie ogólnie mamy coś takiego jako ludzie, że nie lubimy zawodzić. Kiedy już się powiedziało A, to już dla chociażby czegoś takiego, żeby udowodnić, nawet jak nam się nie chce, to zrobimy to tym bardziej, to co mamy zrobić, żeby pokazać tym ludziom właśnie, którzy w nas nie wierzą, którzy się śmiali z nas, kiedy my publicznie głosiliśmy, że my będziemy grać, nie wiem, w lidze angielskiej, włoskiej czy niemieckiej, więc tutaj śmiało mówię, jeszcze jak najwyżej, nawet jeśli nie traficie do Premier League, to traficie do Ekstraklasy. Jakbyś mierzył do Ekstraklasy tylko, to zawsze gdzieś tam te cele oczywiście nie zawsze muszą być idealnie, jeden do jednego, tak, osiągnięte, ale kiedy mierzysz na szczyt, to nawet jak nie trafisz na ten szczyt, no to gdzieś tam wylądujesz wyżej, niż gdybyś mierzył byle gdzie, byle jak i tak dalej, i tak dalej. Więc mierzcie jak najwyżej, nie bójcie się tego. Oczywiście za tym niech idzie robota i tyle. Nie ma rzeczy niemożliwych i będzie to się wiązało na pewno z nawet nie tyle walką, bo jak jesteśmy świadomi siebie, swoich celów, pewni siebie też, to nawet nie musimy gadać już później. Możemy właśnie w ciszy swoją robotę wykonywać, a ci, co będą chcieli gadać, to będą gadać. Nie wiem, bo jak ja bym robił, to ja nie robię tego dla kogoś, tylko dla siebie to robię. No dokładnie. No, więc są dwa podejścia, nie wiem, na kogo bardziej, które zadziała. Pierwsze, gadajmy głośno, jak najwięcej, a drugie, nie gadajmy nic, w ciszy pracujmy, niech wyniki same przemówią. Jednych napędza to, drugich napędza to, więc tutaj warto by było znaleźć tą swoją ścieżkę. Albo pakuję się tutaj z łokciami i tak dalej, jak najwyżej. Mówię wszem i wobec, że ja to osiągnę, bo czasem taka presja nas motywuje, tak, że coś się wychyliliśmy, powiedzieliśmy A, musimy teraz codziennie mówić B, codziennie dokładać robotę, żeby do tego celu dojść, a niektórzy wolą po cichu, niektórzy wolą dopiero przemówić, kiedy już osiągną sukces, więc to jest kwestia tutaj indywidualna. Jak czujecie? Do zastanowienia. Tutaj nie. A teraz oficjalna informacja, że Lewandowski został tym FIFA Best. Tak? No widzisz. Tak. Można z Polski się wybić. I teraz widzisz, Legia go nie chciała parę lat temu. Dokładnie. Tak jak wielu z nas, może też jechaliście na testy, może też was nie chcieli, może też was coś wypieprzył, powiedział, że jesteście słabi. I co jak taki lewy by uwierzył i powiedział, że kurde, ja się nie nadaję. No że na pewno by nie był tam, gdzie jest. No, oczywiście, że tak. Grały w jakimś zniczu Pruszków, czy maksymalnie w Lechu i tyle. I w ogóle by nawet nie marzył o czymś takim jak nagroda dla najlepszego zawodnika. Nie poddał się i tylko dążył jedynie do celu. Otóż to. Nie ukrywam, że ja miałem taką sytuację, że no nie chcieli mnie za bardzo. Tam dwa lata temu, Faser Szczecin. To, że wtedy jeszcze nie byłem takim jakimś świadomym zawodnikiem i na przykład mieliśmy trening o 10 rano, czy tam o 9, już nie jestem pewien, a ja do drugiej w nocy siedziałem tam z kolegami i oglądaliśmy Netflixa. A później się dziwiłem, czemu ja nie jestem Ja jestem wypoczęty, tylko taki zmęczony, nie chce mi się żyć. Fajnie, że to widzisz, bo nie jeden... Ja też na przykład jestem od Lechii Zielona gra półtorej roku, no to najpierw byłem na testach w Warcie Poznań i też właśnie nie byłem aż tak świadomym zawodnikiem jak teraz na przykład. I tak jesteście młodymi chłopakami, i tak jeszcze macie pełno lat przed sobą. Fajnie, że już w tym wieku kumacie czacze, kumacie... O co tu chodzi? Chcecie się rozwijać, jesteście otwarci i no, może być tylko lepiej, moim zdaniem. Ja właśnie zauważyłem to u siebie, że ja naprawdę problemy mentalne zacząłem mieć od jakiegoś
pół roku, kiedy już na przykład tak skoczyłem na wyższy poziom, że zaczęły się takie powołania do kadry Śląska i tym podobne i zacząłem uważać pewność siebie u mnie, że zamiast ta pewność siebie rosnąć, to ona coraz bardziej zanikała i teraz w tym jest u mnie taki największy problem, że ja mimo to, że ja wiem, że to potrafię, bo nie wiem, trenuję po to i wiem, że to umiem, bo to dużo razy robiłem. Mam z tym problem przez to, że tą pewność siebie, którą posiadałem, trochę zatraciłem. Można ją odbudować, nawet trzeba. Też można nad tym pracować, nie? Wiadomo, że tak jak nad każdym aspektem. Trzeba by było się dokopać, skąd to się zaczęło psuć i tak dalej, i tak dalej. Do Bolta jeszcze dwa słowa, tak? Też ta strefa komfortu słynna. Nienawidziłem tego wstawania rano, nienawidziłem... Co to jest dalej? Tego katowania się na siłowni. Ale to te mordercze treningi, niezliczone okrążenia na bieżni, to one zapewniły mi najwyższe miejsca na podium. O to chodzi. Nigdy nie będzie łatwo, nigdy nie będzie przyjemnie. Nie ma czegoś takiego jak łatwy sukces. Nie ma bata. Swoją cenę trzeba zapłacić. Każdy z tych największych płaci swoją cenę każdego dnia. Samo to, że cokolwiek nie zrobią, to są na ustach wszystkich. No, to też się wiąże z mega gdzieś tam odpowiedzialnością, presją i tak dalej, bo nie możesz wyjść do głupiego sklepu na przykład zrobić zakupów, bo cię każdy zna, bo zaraz atakują, zaraz autografy, zaraz paparazzi i tak dalej. To też jest, kurde, ciężar. To też jest cena, którą trzeba zapłacić. Każdy widzi, że Lewy dostanie dzisiaj nagrodę, czy dostał, a mało kto widzi codziennie, co Lewy musi robić, żeby tą nagrodę dostać. Wszyscy widzą bramki, wszyscy widzą, kurde, to, że go chwalą, a to, że na przykład jest 300 w roku poza domem, 300 dni w roku poza domem, bo zgrupowania, bo wyjazdy, bo wiecznie w samolotach, w autokarach i tak dalej, że dzieci nie widzi i tak dalej, no to mało kto w ogóle zwraca uwagę na takie rzeczy. Więc tutaj nie ma czegoś takiego jak łatwy sukces. Fajnie sobie pogadać, że Lewandowski trzepie, kurde, kasiorę, że same sukcesy i tak dalej, ale jakim kosztem? No też trzeba się zastanowić zawczasu, czy jesteśmy w ogóle w stanie zapłacić tą cenę, bo za darmo nic nie ma to raz. Sam trening, same wyrzeczenia, same poświęcenia to jest raz, a dwa, że jak już osiągniesz ten sukces, to cały czas trzeba płacić adekwatną cenę za to. To nie ma czegoś takiego, że jest pięknie, ładnie, wygodnie i tak dalej. Coś za coś, nie ma nic za darmo i warto o tym wiedzieć. No, te ogromne dlaczego, czyli właśnie w tych momentach złych, tak, gorszych, jakichś tam słabszych, on miał swoje jakieś tam cele. Mamie chciał kupić pralkę, tacie chciał kupić coś tam. Niby śmieszne, tak? Ale dla was tak samo. Może jakiś tam, kurczę, malutki cel dla kogoś innego, czy dla siebie nawet. Może to, że on chciał sobie kupić na przykład sportowy samochód czy coś, to go napędzało. Nieważne co, ważne, żeby coś takiego znaleźć. Ważne, żeby coś takiego mieć, co będzie nas pompowało, będzie nas motywowało i będzie nam tutaj cały czas nas utrzymywało na naszych tutaj odpowiednich torach. Tiger Woods, kolejny gość, który od zawsze praktycznie, odkąd zaczął, był skazany na sukces. Też poświęcenie rodziców, też znowu tutaj wsparcie otoczenia, tak? Więc mega ważna rzecz, od tego warto w ogóle zacząć. Rodzice zrobili wszystko, żeby on grał w golfa, tak? Od wieku już 2 lat praktycznie zaczął trenować. Dziecko dopiero, powiedzmy, zaczyna chodzić, a on już spędzał ileś tam godzin na polu golfowym. Trenował. Nic innego, kompletnie klapki na oczach od dziecka, kompletne poświęcenie, kompletna obsesja. Nie było innego wyjścia, żeby on nie osiągnął sukcesu. Wszystko podporządkował temu, by być najlepszym. To, że tam później zaczęła mu szajba trochę odwalać to swoją drogą, to głowa nieprzygotowana, może nie dźwignął, może właśnie tej ceny
gdzieś tam do końca nie był w stanie zapłacić, bo każdy widział sukcesy, nikt nie widział problemów w chacie na przykład, nie? Więc to jest akurat przykład taki, który może nie do końca dźwignął to wszystko. Tutaj fajna też anegdotka odnośnie Tigera Woodsa, że on te wszystkie afirmacje pozytywne, jakieś tam cytaty i tak dalej, on się tak mocno tym ładował, nagrywał na kasety, to wtedy jeszcze magnetofonowe chyba były, nagrywał pozytywne treści, sam siebie nagrywał, mówił tam do siebie, że właśnie jest najlepszy, że jest zwycięzcą i tak dalej, można się z tego śmiać, ale takie rzeczy też gdzieś tam programują umysł. Jeśli otoczysz się wszędzie dookoła, powywieszasz jakieś tam cytaty, jakieś tam złote myśli, jakieś tam rzeczy motywujące, to też siłą rzeczy to w ciągu dnia widzisz. Jeśli sobie obkleimy w pokoju jakieś takie przypominacze, jakieś takie coś, co będzie nam mówiło właśnie o tym, żeby się nie poddawać, o tym, żeby wierzyć w siebie i tak dalej, jeśli takie coś cały czas będziemy sobie tukli do głowy, to w końcu w to uwierzymy. I warto zadbać właśnie o swoje najbliższe otoczenie, o swój pokój, o swoją sypialnię na przykład, żeby sobie takimi rzeczami gdzieś tam już od rana, kiedy wstajemy i na przykład widzimy parę cytatów na ścianie zawieszonych, tak? Już to nas nakręca, już to nas gdzieś tam bodźcuje od samego rana i już nasz dzień zaczyna się na większych obrotach, kiedy my z samego rana na przykład sobie poświęcimy 5 minut, żeby sobie poczytać te cytaty, czy tam puścić sobie jakąś tam afirmację z płyty, czy z YouTube'a, czy sami sobie nagramy na telefon, dyktafon, czy gdziekolwiek, sami sobie możemy to zapisać, możemy sobie to nagrać, cały czas się tym ładować, cały czas się bodźcować, cały czas sobie wkręcać, że my jesteśmy lepsi niż faktycznie jesteśmy, bo kiedy my urośniemy w głowie do jakiegoś tam poziomu, to ciało za tym podąży, technika za tym podąży, wszystko za tym podąży, jeśli my będziemy w głowie kimś więcej niż jesteśmy teraz. Więc jeśli tutaj chłopaki są z Zielonej Góry, nie myślcie o sobie już teraz, jako o chłopakach z Zielonej Góry, z Lechii, tylko myślcie już, zawieszajcie wyżej poprzeczkę, że co ja musiałbym zrobić, kiedy ja już bym był w jakiejś tam lidze swojej wymarzonej, w jakimś tam klubie wymarzonym, że co osoba z mentalnością zwycięzcy zrobiłaby teraz w moim miejscu, że co ja, jaką zmianę bym musiał przeprowadzić w swojej głowie najpierw, żeby już o sobie myśleć jak o kimś więcej, o kimś lepszym, że nie liczy się tu i teraz, nie, w sensie takim, że nie myślę o sobie, że ja jestem w Zielonej Górze czy w jakimś tam innym klubie, już myślę o sobie jako gościu, który za rok, dwa, pięć będzie na topie. Już to myślenie zmieniamy, już się nakręcamy, już tak jakby kreujemy swoją rzeczywistość od tej chwili, bo im bardziej sobie to w głowie wszystko właśnie zakodujemy, zaplanujemy, zwizualizujemy, tym być może szybciej nam to wszystko przyjdzie i to jest mega, mega gdzieś tam fajna rzecz, fajnie robi robotę. Jeśli my urośniemy mentalnie, to cała reszta, rzeczywistość i tak dalej za nami podąży. I tutaj też profesjonalista, to tak jak każdy właściwie z wymienionych tutaj mega, mega gdzieś tam wszystko podporządkował, mega dbanie o szczegóły i tak dalej, i tak dalej. I to, co również się powiela, pragnienie bycia legendą. On chciał być Michaelem Jordanem golfa, że nie interesowało go tam bycie jakimś tam golfistą, nawet najlepszy, tylko on chciał rewolucji. On myślał, on wyprzedzał epokę kompletnie. On z innej bajki zupełnie gość, na innych falach nadaje niż pozostali. On chciał zupełnie czegoś innego, zwykłe jakieś tam zwycięstwa, zwykłe jakieś tam puchary go nie interesowały. On chciał być legendą, no i co by o nim nie gadać, to tą legendą się stał. I tutaj jeden taki wniosek po tych 6 krótkich historyjkach. Sukces to nie przypadek. Sukces jest powtarzalny. Jeśli wszyscy ludzie sukcesu, najlepsi piłkarze, najlepsi sportowcy, najlepsi aktorzy, najlepsi, nieważne kto i z jakiej branży, wszyscy zgodnie powtarzają to samo. Wszyscy zgodnie gdzieś tam przyznają, że takie i takie rzeczy robią, więc jeśli oni wszyscy robią jakieś tam rzeczy prowadzące do sukcesu, oznacza to, że jest jakiś wzór,
na to, żeby ten sukces osiągnąć. Wiadomo, że talent gdzieś tam się liczy. Wiadomo, że okoliczności, środowisko gdzieś tam, to bywa różnie, ale skoro każdy z nich powtarza, nie wiem, powtarza te same rzeczy, że robią dokładnie praktycznie to samo, to może to jest dla nas właśnie jakaś tam wskazówka, jakiś znak, żeby również te rzeczy zacząć robić. No i tutaj kilka takich rzeczy, które zawsze w każdej historii się powielają, to jest przede wszystkim pasja. Każdy z nich od samego początku wiedział, że oni chcą być najlepsi, że oni mają pasję, że oni z każdym dniem żyją tym, że oddychają tym sportem, tym treningiem, tym, że nie było coś takiego, że mi się nie chce, nie było czegoś takiego, że ja dzisiaj nie zrobię, bo coś tam, tak? Czy im się chciało, czy im się nie chciało, wiedzieli, że to jest ich życie, że to jest obowiązek po prostu, że nie ma czegoś takiego jak brak chęci, że nie ma czegoś takiego jak motywacja, czy brak motywacji. Oni nawet specjalnie się nie musieli i nie muszą pompować, żeby do czegoś się zmusić. Po prostu wychodzą, robią robotę, bo tak są zaprogramowani, tak mocno żyją tym, co robią. Więc tutaj klucz dla was. Żyjcie tym, nawet jeśli nie jesteście na treningu, nawet jeśli siedzicie w szkole, uczycie się, nawet jeśli robicie milion innych rzeczy, z tyłu głowy miejcie, ja jestem piłkarzem, co ja mam zrobić jeszcze, co ja jeszcze mogę podkręcić, co ja mogę ulepszyć, co ja jeszcze mogę usprawnić. I tak jak tutaj macie w punkcie drugim, ciągły rozwój. Każdego dnia budźcie się z takim nastawieniem, co ja dzisiaj mam zrobić, żeby być lepszym, co ja dzisiaj mam zrobić, żeby o ten 1%, o te 2% gdzieś tam być lepszym niż byłem wczoraj. Co mogę dzisiaj zrobić lepiej, czego na przykład nie zrobiłem wczoraj. Cały czas gdzieś tam zastanawiajcie się, co możecie poprawić, co możecie ulepszyć. Jeszcze to sobie rozpiszcie, jeszcze to precyzujcie. Róbcie tak, żeby to było jak najbardziej wasze. Róbcie tak, żeby to było jak najbardziej indywidualne, dopasowane do was. Wspierające otoczenie. Też to się zawsze gdzieś tam powtarza. Mało kto, a możliwe nawet, że nikt, nie osiągnął sukcesu w pojedynkę. Każdy zgodnym chórem też mówi, że albo gdzieś tam trener w niego uwierzył, postawił mocno na niego, albo rodzice gdzieś tam mocno go pompowali, albo dziewczyna, tak jak na przykład, nie wiem, McGregor, tutaj nie wymieniłem go akurat, ale też gdzieś tam historia, że wyciągnęła go z jakiegoś tam, kurde, nie wiadomo jakiego syfu, uwierzyła w niego i dzięki temu on jest dzisiaj mistrzem, tak? Tak więc też warto, jeśli być może do tej pory nie mieliście takiego otoczenia, warto samemu poszukać mentora, jakiegoś trenera dobrego, jakiegoś może kumpla, który mógłby pomóc, może starszego jakiegoś tam zawodnika zespołu, który już doszedł do miejsca, w którym wy chcecie dojść. Otaczajcie się ludźmi, którzy w was wierzą, którzy będą was pompować, motywować, wspierać i tak dalej, bo samemu ciężko, samemu być może nawet albo to jest niemożliwe, a jeśli jest możliwe, to na pewno zajmie wam więcej czasu, więcej nerwów, więcej może pieniędzy, może wszystkiego i tak dalej, więc razem łatwiej, razem szybciej. Szukajcie, róbcie sobie grupy wsparcia, szukajcie ludzi, którzy są podobnie zajarani piłką, co wy. Tutaj chociażby na grupie, tak? Powymieniajcie się kontaktami, wspierajcie jeden drugiego, motywujcie do ciężkiej pracy, bo razem prościej, łatwiej dojść do celu niż pojedynkę. I to tak samo jak tutaj w punkcie drugim, był ciągły rozwój, tutaj chciejcie być jak najlepszym, nie zadowalajcie się byle czym, bo przeciętnych zawodników mamy setki, tysiące w Polsce i zdecydowana większość podchodzi do treningu, do piłki w ogóle tak, że okej, gdzieś tam się staramy, gdzieś tam trenujemy, gdzieś tam się rozwijamy, ale nie ma tej iskry, nie ma tego ognia w tym wszystkim. Mi na przykład brakuje z zawodnikami, jak
jak pracuję, czy jak obserwuję, bo też gdzieś tam w paru klubach pograłem, nie ma tego, nie ma tego czegoś, co wyróżnia najlepszych na świecie. Brakuje, dlatego moim zdaniem jesteśmy na takim miejscu jako kraj, czy jako nasza liga, czy dlatego jesteśmy tak nisko, bo moim zdaniem my nie żyjemy tym, nie mamy czegoś takiego, że to jest nasza kurde obsesja, to jest nasza miłość, że my chcemy być jak najlepszym. My się zadowalamy byle czym. Jako naród zbieramy ochłapy kompletnie, nie mamy czegoś takiego, że my jesteśmy pewni siebie, że my zasługujemy na jakieś tam nie wiadomo jakie trofea, na jakieś nie wiadomo jakie wysokie miejsce w rankingach i tak dalej, i tak dalej. My zbieramy ochłapy od iluś tam lat. Świat idzie do przodu, my pomału też idziemy, tylko że to jest wyścig malucha z Formułą 1, tak trochę mi się wydaje, że leją nas, nie wiem, już jakieś kurde Luksemburgi, leją nas jakieś tam w eliminacjach do Ligi Mistrzów drużyny kompletnie kurde ogórkowe, więc gdzieś jest problem, gdzieś moim zdaniem główny jest właśnie w mentalności, główny jest w podejściu takim, że my się zadowalamy byle czym, że w lidze dostanie ktoś 50 tysięcy kontraktu i on po prostu siada na laurach. I zadowolony. Zadowolony, bo dla niego to jest sufit. Nie myśli, że pójdę do Bundesligi, zarobię 200 koła na przykład miesięcznie, czy pójdę do Premier League, zarobię 100 tysięcy tygodniowo punktów, tylko dostanie 50 koła i zgłupieje, nie? Dostanie 10 koła i zgłupieje. I to jest właśnie ta różnica, że my nie chcemy cały czas być lepsi, tylko dostajemy ciepełko, dostaniemy wygodny jakiś tam kontrakcik i mamy w dupie. I mamy coś takiego, że zadowalamy się właśnie pochłopami tak naprawdę. Bo co z tego, że zarobisz fajnie w ekstraklasie, jak mało kto o tobie usłyszy, ty gdzieś tam będziesz miał, okej, przyjemną, fajną powiedzmy karierę, ale brakuje tego czegoś, brakuje tego tej obsesji, tego, żeby właśnie stać się legendą, żeby stać się kimś większym, żeby tą Polskę dźwignąć, kurde, wyżej, tak jak Lewandowski na przykład, nie? Że to jest jeden na milion, jeśli chodzi o Polskę, to jest jeden gość na milion, nie? Więc tutaj... Jeżeli jeszcze chodzi o tą ekstraklasę, to jeszcze chciałbym porównać to do takiego norweskiego zespołu. Słyszał pan, czy słyszał trener, kto wygrał Ligę Norweską w tym roku? Nie. Teraz tak się sławi, tak dużo się mówi, że przez jakieś 10-15 lat cały czas Ligę Norweską wygrywało Molde albo Rosenborg, a w tym roku pierwsze miejsce mistrzem Norwegii został Bodø Glimt, czyli jakieś 5-tysięczne miasteczko, które jest tam gdzieś za biegunem południowym, znaczy północnym, i to jest jedyne miasto, które zdobyło mistrza Norwegii za kołem północnym. I jak tam się wszyscy pytali, jak oni to osiągnęli i to wszystko, to ich trener stawiał zwłaszcza na trening mentalny i medytację. Przed każdym treningiem, przed każdym meczem medytowali, aż mieli dużo treningów mentalnych. I też nie było tak, że dużo zarabiali tam, że jakieś wielkie transfery były, to po co był biedny klub. Tam, nie, z 5 tysięcy maksymalnie było, a byli to ambitni ludzie, młodzi ludzie. I wyszło jak wyszło. I teraz 3-2 z Milanem przegrali, tam w eliminacjach do Ligi Europy, ale jednak te marzenia spełniają. 5-tysięczne miasteczko. Można. Jest wiele takich przypadków, gdzie naprawdę Kopciuszek gdzieś tam piłkarski, czy w ogóle w jakiejkolwiek innej dyscyplinie. Kasa nie gra, no wiadomo, że masz kasę, no to kupisz najlepszych sobie zawodników, ale gdzieś tam masz przykłady, nie wiem, Manchesteru City, czy PSG, czy jakichś takich zespołów, co mimo, że no, mają... Aktualnie to chyba najgorsze, jeśli o wydawanie pieniędzy swoich, to jest Barcelona, to ile przewaliła na transfery, nieco, że prawie nikogo nie sprzedała, to tyle, ile przewaliła, ile Coutinho, 100 milionów, Dembele, ile? Nie pamiętam, ale też chyba 100. 100 milionów. I co z tego mają? No praktycznie Coutinho to teraz wszędzie, gdzie można, jest wypożyczany praktycznie. Dembele to trochę taka szklanka, no co chwilę ma kontuzję, więc no jakby tu powiedzieć, no
trochę źle dysponowali swoim budżetem i aktualnie dużo zawodów, i teraz jest Barcelona, można powiedzieć, że w dołku, no. Można, dużo osób mówi, że Messi po prostu z przodu nie ma z kim grać, po prostu, że on jest praktycznie sam na innych. Griezmann tak samo, 120 milionów i praktycznie też tam nie gra dużo. Więc to też mi się wydaje, że chodzi o mental. Ci zawodnicy byli słabi mentalnie i przez to, no, nie wyszło im tak, jakby chcieli. Może nie dźwignęli, wiesz, atmosfery Barcelony, bo jest specyficzna. No, to jest jeden na pewno z największych klubów i legendarny klub. No, jak przychodzisz, kurde, i nie jesteś gotowy mentalnie, no to cię zjedzą. To nie ma szans w ogóle. Tam to jest najwyższa półka na świecie. Jeśli nie masz poukładane pod kopułą, no to nie pociągniesz, nie dźwigniesz. Ten 1% przeważa. Tak jest, oczywiście, że tak. I tak jak powiedzieliście, można wydawać setki milionów w każdym okienku, a to ci nie daje gwarancji żadnej. No. Ale też moim zdaniem za często zmieniali trenerów. No, to już temat na prawdę. Znaczy Barcelona nie aż tak, ale to jakby tu powiedzieć Polska Liga, i jak wygląda aktualnie, to nie wiem, jak trener jest, utrzyma się 8 miesięcy posadę, to jest bardzo długo i to jest po prostu niemożliwe, bo taka jest prawda. No, praktycznie teraz polskie kluby zmieniają trenerów, jak nie wiem, jak spodenki, jak majtki. Taka jest prawda. Otóż to, prezesi nie mają cierpliwości, nie mają czegoś takiego, że budują zespół na lata, tylko chcą mieć wynik na już. I tyle. I sobie jak z kapelusza wyciągają trenerów. Albo zaskoczy, albo nie zaskoczy. Kompletnie bez głowy, kompletnie bez jakiegoś tam planu. No i to raczej nie wróży nic dobrego. No, widzicie tego z Rakowa trenera, nie? Papszuna na przykład. Też tam od paru lat jest, gdzieś tam mu zaufali. No i kurde, cisną tam ostro, nie? Byli liderem przez Raków, bo na przykład ja jestem akurat ze Śląska, no to trochę się tu interesuję. I Raków akurat jest chyba jeden, aktualnie ma z najlepszą akademii w ogóle tutaj i no. Góruje tu się. To jest też przykład konsekwencji, nie? Że od paru lat oni budują konsekwentnie tą drużynę, budują akademię, budują, jak oni byli jeszcze w drugiej lidze parę lat temu. A dzisiaj są w czołówce ekstraklasy, więc to też nie jest przypadek. Też bardzo mocno mentalnie pracują, bo na przykład Rafał Figiel, tak, trener od nas z projektu, też był w Rakowie długo i właśnie rozmawiałem z nim w tym czasie, że bardzo mocno trenowali właśnie nad mentalem, nad głową i myślę, że to nie jest przypadek, że dzisiaj są w takim miejscu, w jakim są. No, wracając tutaj do naszego tematu jeszcze. Cały czas tą strefę komfortu trzeba pokonywać, bo jeśli właśnie zadowalamy się tym, co gdzieś tam łatwe, wygodne, to się nie rozwiniemy. To nie wyciśniemy z tego tyle, ile możemy wycisnąć. Więc szukajcie wyzwań. Macie możliwość, jedźcie na testy gdzieś tam do superklubu. Szukajcie jakichś takich nawet przeciwności, żeby to przezwyciężać, żeby cały czas rosnąć, żeby cały czas nawet szukać świadomie takiego dyskomfortu, takiego bólu wręcz, czy w treningu, czy coś, żeby cały czas te granice przekraczać, żeby cały czas się rozwijać, żeby cały czas stawać się kimś lepszym, kimś większym i tak dalej, i tak dalej. No i cały czas mieć w głowie to, żeby działać. Jak nie drzwiami, to oknem, jak nie tu, to tam. Jak jedno nie wypali, to szukać czegoś innego, żeby cały czas być podłączonym, żeby cały czas szukać tej swojej wyjątkowej drogi, żeby cały czas tym swoim kursem, tą swoją trasą iść do przodu, kroczyć, nie poddawać się i tak dalej, i tak dalej. Kiedy będziemy cały czas nastawieni na działanie, no to prędzej czy później które z tych działań okaże się tym właśnie kluczowym, tym właściwym, tym, który nam przechyli szale na korzyść sukcesu. I tutaj już będziemy kończyć pomału. Jest coś takiego jak modelowanie, czyli nic innego jak naśladowanie ludzi, którzy już dotarli tam, gdzie my chcemy dotrzeć. I zasada jest prosta. Znajdźmy mentora,
Czyli jeśli ktoś gra na jakimś tam poziomie super, poszukajmy go. Teraz mają Facebooka praktycznie wszyscy. Spróbujmy napisać, poprosić o radę. Spróbujmy może tutaj pewnie będziemy mieli też rozmowę z jakimś tam zawodnikiem, myślę, z topu. Jeszcze wam nie powiem, kto to będzie, ale na pewno taką niespodziankę gdzieś tam dla was przygotujemy. Pytajcie, może któraś z rad okaże się właśnie tą za milion dolców, za radą taką przełomową, radą taką, za która okaże się przełomem dla was. Jeśli już znajdziemy sobie mentora, tak, wymyślimy sobie, że chcemy być jak, nie wiem, Lewandowski, ktoś tam, wypróbujmy to, co ten właśnie mentor stosuje, tak? Spróbujmy, jeśli nie mamy możliwości dotrzeć do niego bezpośrednio, czyli napisać na Facebooku, może nam nie odpisze, no nie oszukujmy się, może być ciężko, może nie odpisać. Jeśli nie tak, czytajmy książki, chłońmy wywiady, artykuły, coś tam. W wywiadach też bardzo wiele można wyczytać między wierszami, może nie bezpośrednio, ale sposób, w jaki zawodnicy się wypowiadają, też dużo mówi o tych zawodnikach, jaką oni mają mentalność. Jeśli mówią coś w stylu, no tam udało mi się, coś tam, nie do końca wierzą w siebie, zrzucają na przypadek, zrzucają na okoliczności, no to taka mentalność niekoniecznie jest gdzieś tam wskazana, niekoniecznie warto coś takiego naśladować, warto może poszukać gdzie indziej, tak? Wchłońcie, szukajcie właśnie wywiadów, różne jakieś tam rzeczy, przeglądajcie filmiki z takimi rzeczami, gdzie zawodnicy się wypowiadają, może niekoniecznie mecze, niekoniecznie oglądajcie, jak grają, słuchajcie też tego, co mówią. Czytajcie biografię, czytajcie, próbujcie znaleźć właśnie jakąś taką ścieżkę. Tutaj wam dałem w pigułce taki wspólny mianownik, że tak powiem, tego w tych 6 historiach, które gdzieś tam pokrótce sobie powiedzieliśmy, i szukajcie swoich kolejnych jakichś tam kluczy, szukajcie kolejnych swoich jakichś tam rzeczy, które mogą być dla was przydatne, i próbujcie na sobie to, co robi mentor, modelujcie, naśladujcie. To, co się sprawdzi, zostawcie. Jak coś się nie sprawdza, odrzućcie, szukajcie dalej. Krótka piłka, gdzieś tam prosta rzecz, a może wam pomóc, bo czasem próbujemy bezsensownie wymyślać, odkrywać Amerykę od nowa, tak? Że tak naprawdę każdy problem, każda rzecz, już ktoś kiedyś ją przeszedł, już ktoś kiedyś miał takie wyzwanie, już ktoś kiedyś pokonał jakiś tam problem i tak dalej, i tak dalej. Wasze problemy nie są nowe. Ktoś na pewno kiedyś już przez to samo przechodził. Może czasem znajdziesz w książce odpowiedź. Może czasem warto zapytać jakiegoś tam zawodnika o radę. Może wystarczy 5 minut gdzieś tam porozmawiać z kim, żeby odkryć klucz i żeby skrócić sobie swoją drogę o rok, 5 albo jeszcze więcej. Więc szukajcie mentorów i chłońcie. I takie macie zadanie domowe. Znajdźcie mentora i napiszcie do niego na Facebooku czy Instagramie, jeśli jest taka możliwość. Jeśli nie, to kupcie, czy wypożyczcie, czy przeczytajcie, czy przesłuchajcie audiobooka, przeczytajcie jego biografię i wyciągnijcie dla siebie jakąś lekcję, którą będziecie mogli zastosować od dziś praktycznie. Może macie już coś takiego, może już coś takiego przerabialiście. Jeśli nie, to polecam. Być może w ten sposób zaoszczędzicie właśnie wiele czasu, wiele, może też kasy, wiele nerwów, wiele nieudanych jakichś tam prób. Spróbujcie sobie. Takie zadanie domowe. Znajdźcie jakąś tam osobę, która was inspiruje i spróbujcie od tej osoby się czegoś nauczyć. Coś konkretnego chcieli wprowadzić w życie i podążyć tą jego drogą. I na dzisiaj to by było, no nawet się wyrobiłem w czasie, za 20 prawie. I tak, szukajcie na grupie, będziemy wam tutaj cały czas, myślę, coś udostępniać.
I kolejny live będzie Mikołaja Raczyńskiego w poniedziałek o 20. Czym jest trening? Taki zagadkowy trochę tutaj temat. Mikołaj pewnie wam to wszystko rozwinie, wszystko wam wytłumaczy, co miał na myśli. A teraz mamy, jeśli chcecie, czas na pytania wasze. Może coś jeszcze do prezentacji dodać, może coś, jakieś pytania, może coś byście chcieli tak o sobie luźno pytać. Chciał z trenerem indywidualnie na przykład rozpocząć pracę, to napisać do trenera na Facebooku. Jasne, jasne. Dawaj znać. Jeśli będziesz chciał, to chętnie popracujemy. Dobrze. Na pewno to przemyślę, bo jakby ta mentalność u mnie zaczęła kuleć i według mnie przez to osiągam trochę gorsze wyniki i chciałbym to poprawić. Połowa sukcesu. Mental to jest moim zdaniem minimum połowa sukcesu. Jak nie większa połowa. Zdecydowanie. Bo możesz być najlepszy na świecie piłkarsko, ale jak łeb nie dojeżdża, no to nie osiągniesz. Wyjdziesz na mecz i się spalisz na przykład. Albo jeden błąd, jeden, nie wiem, kontuzja, albo cokolwiek potrafi wyprowadzić z równowagi, potrafi. To jest prawda, bo też o tym mieliśmy tam trening zdalny z naszym tutaj trenerem bramkarzy i nam zadał pytanie, co jest u bramkarza najważniejsze, czy technika, czy mental, czy motoryka, czy też taktyka. I jednogłośnie, bo on tam pracuje z trenerem z RB Leipzig, tam z Krystianem Kalinowskim. I tam wspólnie uzgodnili, że najważniejsze u bramkarza, jak i u samego piłkarza jest mental, bo jeżeli chcesz iść na trening, żeby nad się popracować nad techniką albo motoryką, to jednak musi ci się chcieć. A żeby ci się chcieć, musisz się przygotować mentalnie do tego. Dokładnie tak. To nawyki, wszystko, automatyczne myśli. Wszystko. Mi na przykład jak ten trener mówi tam w pierwszej edycji o stresie, na przykład przed meczem, to trener, żeby jak sobie z nią poradzić, no to mówi, żeby wyprostować się, żeby być ciągle wyprostowany. I właśnie to zastosowałem. No i teraz w ogóle już przed meczami się nie stresuję, bo to stresuję. Widzisz, mały trik, nie? Dokładnie. Ja na przykład słucham muzyki przed meczem, cała moja playlista. To też mi coś daje, na przykład. To jest mój sposób. W drodze, na przykład, jak jedziemy, nie wiem, busem klubowym albo coś takiego, no to zawsze muzyki słucham, bo to jest takie, mi na przykład pomaga. To samo Michael Phelps miał. Mega mocne rytuały. Przed każdym wyścigiem, przed każdym tutaj startem powtarzał do znudzenia. Wszystko co do sekundy, co do najmniejszego szczegółu, wszystko powtarzał za każdym razem tak samo. I to też jest fajny tutaj trik dla mózgu. Jeśli mózg lubi coś takiego, co się powtarza, jeśli wie na przykład przed meczem, jeśli coś takiego sobie wymyślicie, co będziecie powtarzać przed meczem, dajmy na to, raz zrobicie, fajnie zagracie mecz, za tydzień będziecie to powielać, powtarzać co mecz, wyrobicie sobie taki rytuał, że na przykład właśnie tak jak mówisz, Tomek, słuchasz odpowiedniej muzyki, to już nastawia mózg na to, że o, to już było, to przed tym dobrym meczem się wydarzyło tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, już zapamiętuje, już przywołuje to wspomnienie tego dobrego meczu i czasem taki właśnie rytuał 5-minutowy, 10-minutowy, coś, co sobie powtarzamy, może już tam zrobić część roboty, bo uspokaja nas, bo wiemy, że znowu to zrobiliśmy, znowu przed meczem jakoś tam się przygotowaliśmy tak, jak było to przed tym meczem, który nam właśnie wyszedł, który fajnie zagraliśmy i też warto to stosować. Jeśli nie jest to oczywiście udowodnione, że to działa, ale jeśli uwierzymy w coś, że coś zadziała, to zadziała. Możemy sobie wkręcić wszystko, co się da. Nie wiem, tak jak różne są, że tam ktoś tam lewą nogą wchodzi na boisko, ktoś tam skakuje, ktoś tam robi, nie wiem, ktoś tam się żegna, ktoś tam różne rzeczy. Jeśli sobie sami powiemy i wkręcimy, że to nam pomaga, że dzięki temu gramy lepiej, to będziemy grali lepiej. Więc jeśli macie coś takiego,
Stosujcie. Ja na przykład sobie wymyśliłem, że bo ja w internacie mieszkam i zazwyczaj to jak przed meczem, no to w internacie. To sobie robię w pokoju mini rozgrzewkę 5-minutową na przykład. Też super. I na przykład to stosuję zawsze przed meczem. Super. Jak najwięcej. Szukajcie sobie takich jakichś tam swoich rzeczy, które na was będą działać i powtarzajcie, stosujcie to. Jeśli ma pomagać... Na przykład działa pozycja mocy. Jeszcze raz? Na mnie na przykład działa pozycja mocy. Fajne, nie? No. Też i bardzo... nie uważam, że to pomaga mi i to bardzo. Pomaga, nie? 2 minuty. I to jest udowodnione. Udowodniłem to nawet. Bo ja na przykład tak samo mam takie trochę, no, że na przykład nie odstresowuję, jak sobie, nie wiem, żuję gumę. Nie musi być smakowa, tylko na przykład rzucie na przykład gumy. To też czasem... Pomaga też, uspokaja, relaksuje. Jakie jeszcze pytania macie? Ja nie mam. Macie jakieś te tematy na przyszłe live'y? Chcecie... No to ja na przykład już myślałem, że byłem na pierwszej edycji, a na przykład jeszcze na przykład trochę pewność siebie, jak ją tak, nie wiem, odzyskać albo po prostu ją wybudować. Bo to chyba... Można, jest pełno narzędzi. Na przykład jak nie byłeś na pierwszej edycji, to ja napisałem w swojej książce, opisałem. Myślę, że tutaj tak jak w pierwszej edycji wrzucę wam w formie e-booka swoją książkę, więc kto nie przeczytał, to albo kto nie był na pierwszej edycji, to będzie mógł sobie przeczytać, więc Tomek, zajrzyj do e-booka. Okej. I tam chyba 10 narzędzi opisałem do tego, jak takich właśnie drobnych trików, które mogą nam pomóc w podniesieniu pewności siebie. Więc tutaj ja wam też udostępnię, też wam wrzucę. I trener nie opisał w tym nowym e-booku też coś o pewności siebie? Też było, bo cały czas to się powiela. Cały czas, o, dokładnie. Cały czas zawodnicy mnie pytają i uważam, że to jest fundament i będę to wałkował, będę to powielał cały czas, bo trzeba sobie o tym przypominać, bo jak nie ma pewności siebie, no to nie pokażesz pełni możliwości swoich umiejętności. To jest klucz. To jest równie ważne jak umiejętności. Może zobaczcie taką rzecz. Masz zawodnika, który jest słaby, może nie słaby, trochę słabszy, ale jest bardziej pewny siebie, a masz zawodnika właśnie, który jest lepszy technicznie, piłkarsko i tak dalej, ale mu brakuje pewności siebie. I na którego trener, że tak powiem, postawi prędzej. Na tego, co ma pewność siebie. Ale to też zależy od mądrości trenera i czy to widzi, czy umie to rozpoznawać. Jak tego nie umie rozpoznawać, to będzie w niepewnie wystawał tego lepszego i potem będzie się zastanawiał, czemu, nie wiem, na przykład on słabo zagrał. No, na pewno tak. Więc tutaj mówię, pewność siebie to jest klucz. To nie ma w ogóle tutaj... Nie ma o czym gadać, to musi być fundament, to musi być, musimy wierzyć w siebie po prostu, jeśli chcemy osiągać sukcesy, bo jeśli, tak jak tutaj przykład Barcelony może podaliśmy, ktoś idzie do Barcelony i nie jest pewny siebie, no to jest skazany w ogóle na porażkę, tutaj z automatu, nie? Na pewno... Tak mi się wydaje, że takim pewny siebie, na przykład musi być, nie wiem, zawodnicy typu Mbappe, Davis, którzy mają 19 lat. Davis w wieku 19 lat grał z najlepszymi na świecie, wygrał Ligę Mistrzów. Praktycznie osiągnął to, co na przykład Lewandowski osiągnął dopiero w wieku 35 lat. To on na pewno musi mieć psychikę, nie wiem ile to znowu ma lat, 34, coś takiego. Na pewno musi mieć psychikę, żeby mógł zagrać na mega dobry mecz, tak jak grał praktycznie wszystkie przed tą kontuzją. Przecież on w każdym meczu prezentował równy poziom praktycznie. Ale też było można zauważyć przy Davisie, przy finale, że się trochę stresował. No tak, ale to wiesz. No. Patrzył na to, że jednak Lewandowski mógł się podać w pewnym momencie, bo już długo nie wygrywał tej złotej piłki i innych tych nie miał trofeów, to mógł się w jakimś momencie poddać i że miał mocną psychikę.
W tym roku na pewno był zdenerwowany po tym, jak był według praktycznie większości osób na świecie najlepszym zawodnikiem na świecie w tym roku, a sobie uznali, że w tym roku nie będzie złotej piłki. Na pewno musiało go co w jakiś sposób piłkarski zdenerwować, ale według mnie go to zdenerwowało w ten sposób, żeby pracował jeszcze więcej, żeby w następnym roku ją dostać. No. To jest to. Co tam jeszcze? Macie coś na koniec do poruszenia? Ja nie mam już. Ja tak samo chyba już nie mam. Ja się już chyba wyczerpałem. Trzeba iść spać, bo jutro trzeba wcześniej stać. Tak jest. Ja mam teraz, jutro mam wyjątkowo wolne, bo miałem przez 2 dni ostatnie testy siłowe, mocy, gibkości, szybkości, wytrzymałości. Dzisiaj miałem BIP test, więc... Jak na widzenie? Znaczy, bo jestem po kontuzji i według mnie to jest dobry wynik, bo i tak się, jeśli chodzi o zeszły rok, to poprawiłem o 10 takich poziomów, dlatego że miałem 12,5, a w zeszłym roku miałem 11,5. A myślę, że jakbym to robił przed moją kontuzją, czyli naciągnięty pośladek i uszkodzony przyczep dwójki, to myślę, że bym zrobił na spokojnie 13. Coś takiego. To zrobisz następnym razem. No tak. Ogarniesz się trochę, dojdziesz do siebie. No. 100% i poprawisz rekord. Tak samo tak porównywałem w zeszłym roku, to mega mi niektóre testy tak się poprawiły. Na przykład 30 metrów miałem chyba 4,9 w zeszłym roku, a w tym roku już miałem 4,7 i to też po kontuzji, więc jak myślę, że przed kontuzją 4,6 no spokojnie. Na przykład miałem trójskok na jednonóż, czyli miałem jeden skok, drugi skok i trzeci to jest wylądowanie na dwie nogi. To w zeszłym roku miałem 5,70 lewą nogą, 5,45 prawą. W tym roku 6,15 lewą, 5,70 prawą, więc no mega mi się niektóre rzeczy poprawiły. Z tego jestem dumny. Widzę, że lubisz statystyki i analizę. No, też na pewno, bo to dużo mi daje, no. Pracę nad sobą, bo to jakby też umie mi pokazać to, że to, co robiłem, nie poszło na marne, że to jakby są z tego wyniki i to tak najbardziej mnie motywuje. Jeśli chodzi o... Czarno na białym masz, nie? No tak. Tego nie oszukasz. Co tam jeszcze? Macie coś, czy kończymy? Ja chyba już powoli kończymy. Trzeba iść spać, bo trzeba wcześniej stać. Tak jest. Dokładnie. Ja też. Trzeba 8 godzin spać. Regeneracja, podstawa. Dokładnie. Osiedmy crossfit. Bez Netflixu, bez Facebooka za bardzo, już gasimy i śpimy. Już trochę śpięty jestem, nie ukrywam. No? Już trochę śpięty jestem, nie ukrywam. A ja też. Dobra, to zawijamy. Trzymajcie. Do widzenia. Dawajcie znać, albo na grupie, albo do mnie prywatnie. I tutaj lecimy dalej. Jak będziecie mieli jakieś tematy następne, to przygotujemy prezentację. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.